Niedziela, 3 sierpnia, rok 2008. Przed nami przedostatnia seria spotkań w sezonie zasadniczym. Witamy Państwa bardzo serdecznie z pochmurnego nieco Gdańska, gdzie dziś będziemy świadkami, no co tu dużo mówić, prawdziwego żużlowego święta. W meczu 13 kolejki zmierzą się bowiem w roli gospodarza wicelider rozgrywek Lotos z liderem pierwszej ligi Polonią Bydgoszcz. Kłaniamy się nisko Państwu. Mirosław Kowalik. Paweł Wójcik, witam Cię. Cześć, Mirek. Paweł, dawnośmy witam, się witam. Nie widzieli. Tak, już tęskniłem się za Tobą, muszę naprawdę powiedzieć. Dwa miesiące prawie, ponad dwa miesiące. I teraz tak, jak napisali dziennikarze Gazety Pomorskiej, zdążyłem przeczytać, ten mecz może de facto zapewnić bydgoskiej Polonii awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Oczywiście w przypadku zwycięstwa zespołu Zenona Plecha Polonia kasuje dwa punkty, no i plus bonus. Za tydzień mecz z RKM-em Rybnik, więc punkty no, też są raczej realne. To wszystko może dać później polonistom no, olbrzymi komfort jazdy w drugiej fazie sezonu. No i wymarzony powrót po roku Banicji do elity. Tak, w pierwszej lidze wszystkie punkty zdobyte w rundzie zasadniczej liczą się, więc Polonia Bydgoszcz przy ewentualnej dzisiejszej zdobyczy punktowej i potem z Rybnikiem z pewnością będą mogli dosyć poważnie myśleć o tym, żeby awansować do Ekstraligi, powrócić w zasadzie. Życzymy im tego oczywiście. Ja jestem bezstronny. Pamiętaj. Ja może jestem bezstronny, powinienem być, natomiast troszeczkę z Bydgoszczą bliżej mi było niż ale z Gdańskiem. Ale całego sezonu, wiesz, już 5 punktów przewagi w tej chwili ma Polonia nad drugim w tabeli Lotosem, o tym będziemy mówić. Natomiast na co chciałem zwrócić uwagę, sporo zmian w tym meczu, no i prawie wszystkie się sprawdziły. W Polonii Simon Stedza, tego, który wrócił, za Jacka Goloba w Lotosie, miał nie jechać Tomasz Chrzanowski, miał nie jechać Krzysiek Jabłoński, no i drodzy Państwo, obaj nie jadą. Ja jestem tym faktem naprawdę bardzo mocno zaskoczony. Wydawało mi się, że Chrzanek i Jabłuszko raczej wystąpią w tym meczu. Kolejny mecz Lotosu z zagranicznymi seniorami, tylko zagranicznymi seniorami w składzie. Jak to widzi Mirosław Kowalik? Ja myślę, że to jest no co najmniej niedobre rozwiązanie. W zasadzie mógłbym powiedzieć, że to są dwa filary gdańskiej drużyny i odsunięcie ich od składu po jednym słabszym meczu no jest co najmniej zastanawiające i dziwne. Gdybym był na miejscu trenera, z pewnością pomyślałbym nad tym, ale no my możemy sobie tutaj dywagować, gdybać, zakładać, jakby to było. W mojej ocenie również jest to bardzo dziwne i przede wszystkim ryzykowne dość posunięcie, ale... No jest jak jest, drodzy Państwo, niesamowita oprawa tego spotkania naprzeciwko nas, trybuna kibiców Lotosu. Piękna, olbrzymia flaga. Za chwilę zapewne Państwo zobaczą. Zawodnicy jednej i drugiej drużyny już są pod taśmy maszyny startowej, ale do pierwszego wyścigu jeszcze poczekamy. Wśród zawodników kierownicy obu drużyn sędzia Maciej Spychała. Losowanie zestawu, według którego pojedziemy. Przypomnijmy więc sobie, co wydarzyło się w ostatniej kolejce. Przypomnijmy sobie, jak wygląda tabela pierwszej ligi. Polonia Bydgoszcz rozjechała po ciekawym meczu Inter Lazur Ostrów Wielkopolski. Lotos Gdańsk 20 punktami pokonał GTŻ Grudziądz. Lokomotiv Daugą Pils wysoko wygrywa z Million Teamem Poznań. Kolejarz Rawicz cały czas bez punktów. Porażka tym razem bardzo, bardzo wysoka z zespołem z Rybnika. Polonia 25 punktów po 12 kolejkach. Lotos 20, wyraźna dominacja tych zespołów. Inter Lazur Ostrów Wielkopolski tylko 15 punktów, ale pamiętajmy, że Ostrowianie zaczęli sezon z minus 7 punktami. Tak więc gdyby nie ta kara za dziwne zachowanie działaczy, no już nie, pseudo działaczy, afera korupcyjna, Inter Lazur byłby na pewno przed Lotosem. A dziś w 13 kolejce hit kolejki Lotos Gdańsk, Polonia Bydgoszcz, Grudziądz Rawicz, Rybnik, Daugą Pils, Inter Lazur, Ostrów Wielkopolski, Million Team, Poznań. Zawodnicy już na murawie. Rozpoczęła się prezentacja, a więc czas, abyśmy także my na antenie Polsatu Sport poznali tych zawodników, którzy pojadą. Rozpocznijmy od zawodników z Bydgoszczy. Przywitanie Andreasa Jonssona, który wczoraj walczył w Grand Prix Prangi, a teraz już wszystko jasne. Numer 1 Rafał Okoniewski, numer 2 Simon Stedt, numer 3 Jonas Davidson, numer 4 Krzysztof Łuczkowski, numer 5 Andreas Adrenalina Jonsson, Michał Łopaczewski z numerem 6 Marcin Jędrzejewski, numer 7, numer 8
gigantyczny 19-latek Emil Sajfuddinow, indywidualny mistrz świata juniorów z ubiegłego roku. Trenerem drużyny bydgoskiej jest Zenon Plech, który wiele, wiele sezonów spędził w Gdańsku. Cały czas szkoli młodzież tutaj nad Bałtykiem. Tak więc za moment przeniesiemy się do Parku Maszyn. Tam tradycyjnie Tomasz Lorek przepytuje trenerów jednej i drugiej drużyny. A więc na początek posłuchajmy, co ma do powiedzenia Zenon Plech. 10 maja 1970 roku Zenon Plech zaliczył licencję żużlową podczas meczu Stal Gorzów Wybrzeże Gdańsk. Paradoksem i ironią jest fakt, że dla tych dwóch drużyn zdobywał laury przez całe lata. W Wybrzeżu debiutował w roku 1977, ale startował też Zenon w Sheffield 8-2 i wtedy Len Silver powiedział: Zenon, priorytet dla ciebie Liga Brytyjska. Pojechałeś na ćwierćfinał do Norden i tam byłeś trzeci za Egonem Millerem i Georgiem Hakiem. Egon później mówi: to pojedźmy, chociaż to jest dziurawy, jeszcze jeden wyścig, pod warunkiem, że każdy da pół marki. Znalazł się ktoś, kto pół 50 fenigów rzucił, czy nie? Nie, nie znalazł się nikt. Nie, no bo Egon był u siebie, znaczy się był mocnym zawodnikiem. Zresztą na torze w Norden zdobył mistrza świata. Mistrzostwo świata, jedyne, które Niemiec zdobył na krótkim, klasycznym torze. No i tyle byłego, no, znakomity zawodnik na długich torach, wielokrotny mistrz świata. No, showman, muzyk, śpiewał. Byłem również wspólnie z Egonem na antypodach. No tam pięknie spisywał się jeszcze na, jak to mówię, na Twin Carburator od Otto Lantenhamera. No później to troszeczkę inaczej było, bo myśmy zostali w Stanach na krótkich torze Costa Mesa, Juventura. Egon takich torów nie lubiał, pojechał dalej do Europy. Zenon, sentymenty oczywiście muszą dzisiaj grać rolę, no bo w Gdańsku jeździłeś od roku 77 do 87, cała dekada, jakby nie patrzeć. Mnóstwo i wzniesień, i upadków, ale dzisiaj masz mecz, który możesz wygrać, ale wcale nie musisz. Gdańszczanie chyba mają zupełnie inny wymiar ważności, co? Ja powiem tak, ja startując w barwach Wybrzeża przez 10 lat Wybrzeże nie zaznało smaku drugiej ligi. W tej chwili no, jest taka moja rola, że jestem szkoleniowcem drużyny z Polonii Bydgoszcz. No i muszę jechać przeciwko gdańszczanom. Z sercem, no, mieszkam tu w Gdańsku, jestem z gdańszczanami, no ale niemniej jednak staram się sumiennie wykonywać swoją pracę i chcę po prostu tu ten mecz wygrać. No, dziękuję pięknie. Dziękuję. Efektowna, naprawdę efektowna prezentacja i jeszcze efektowniejsze chyba zachowanie kibiców, którzy no naprawdę stworzyli tutaj niesamowitą oprawę do tego spotkania. Lotos Gdańsk z numerem 9 pojedzie, no prawie już weteran, Magnus Zetterström. Numer 10, nowa twarz w drużynie, Charlie Gierde. Numer 11, Tobias Kroner. Numer 12, Renat Gafurow. Numer 13, Björne Pedersen. Numer 14, Damian Spesz. Numer 15, kolejny obcokrajowiec, tym razem na pozycji juniora, Billy Forsberg. Numer 16, Cyprian Szymko, a więc tylko dwóch młodych Polaków, w dodatku juniorów. Ciekawe zestawienie. No i mam nadzieję, że wytłumaczy, dlaczego tak, a nie inaczej jedzie dzisiaj Lotos Robert Sawina, którego przepytywał będzie tradycyjnie Tomasz Lorek. 13 kwietnia Gdańsk przegrał 6 punktami w Bydgoszczy. Robert Sawina jest ekspertem od tego, aby przywrócić dzisiaj świetności gdańskiego żużla. Robert, 7 punktów rozumiem jest językiem uwagi, bo trzeba dzisiaj jechać na bonus, jeśli chce się marzyć o wyjściu z numeru 1. No z pewnością tak, na pewno wszystko jest podporządkowane temu, ażebyśmy po pierwsze wygrali, bo wiadomo, zespół bydgoski nie należy do zespołów łatwych, wiadomo jak trudno było z innymi zespołami u nas na torze, więc na pewno nie będzie łatwiej, tylko o wiele, wiele trudniej, a więc na początek wygrać, a jeżeli udałoby się punkt bonusowy, no to z pewnością wszystko na plus. Specjalna odprawa Sawka na torze, takie rzeczy raczej nie są codziennością, jeśli chodzi o Speedway w pierwszej lidze. Czy zawsze robisz taki przemarsz wojsk? Jak tylko znalazłem się w Gdańsku od samego początku, wszyscy zawodnicy razem zmierzają przez cały tor i patrzą, jaka linia jest najbardziej odpowiednia do pokonywania podczas biegu. Która ścieżka?
Dokładnie, która ścieżka, więc nic nowego, wymieniamy się spostrzeżeniami, ustawieniami i wtedy wyciągamy te najlepsze ustawienia, które powinny zadziałać. Nie zawsze to ma zastosowanie, ale od czegoś wiadomo trzeba zacząć. Sawka, powiedz mi jedną rzecz. W Rybniku było minus 10, Pekiny wygrały z Gdańszczanami. Dzisiaj eksperymentalne ustawienie, ale jest Charlie Giede. Czy to jest na tyle mocny chłopak, który do tej pory pojechał jeden mecz, że może być fajny wynik dla Was? To znaczy, to jest tak naprawdę decyzja związana z wczorajszym treningiem. Było tak naprawdę trzech zawodników na jedno miejsce. Mówię tutaj o Charlie Giede, Tomku Chrzanowskim i Krzysztofie Jabłońskim. Na tą chwilę wyglądało to tak, że Charlie jest tej trójki najlepiej dysponowany. To nie znaczy, że Krzysztof czy Tomek jest gorszy od niego, tylko po prostu wybieramy najlepszy skład całkiem obiektywnie, bo ja tutaj wiadomo, z uwagi na napełnioną funkcję nie chcę pogrążyć Gdańska gdzieś tam w otchłani, tylko z pewnością chcemy wygrać to spotkanie. Także po rozmowie i z Tomkiem, i z Krzysztofem oni to rozumieją, akceptują i nie ma tutaj żadnego problemu, jeśli chodzi o jakieś tam, powiedzmy, animozje z tym związane. Sawka, dziękuję pięknie. Proszę bardzo, pozdrawiam. A tyle Robert Sawina. W międzyczasie nad Gdańskiem mieliśmy taką chmureczkę, z której troszeczkę się oberwało. Troszeczkę tutaj tor został zmoczony. Ważna informacja dla tych wszystkich, którzy z programami przed ekranami Polsatu Sport dziś zaopatrzeni w ten ekwipunek kibica żużlowego. Jedziemy według drugiego zestawu meczowego. No i tak, zastanówmy się, kto w tym meczu może być bohaterem. Tradycyjna prezentacja potencjalnych bohaterów. Czyżby miał być to Andreas Jonsson, który wczoraj 8 miejsce w Grand Prix Czech, czyli występ na czwórkę, tak? Tak by można było określić Andreasa Jonssona wczoraj na markecie w stolicy Czech. Czy Andreas Jonsson, który jest liderem rozgrywek w pierwszej lidze, jeśli chodzi o punkty, będzie dzisiaj tą lokomotywą Polonii? Ja myślę, że Andreas Jonsson jest zawodnikiem, na którego trener może zawsze liczyć. To jest tak zwany wyrobnik. On bardzo mocno będzie pomagał, z pewnością, o tym jestem przekonany, będzie pomagał swoim kolegom jadącym z nim w parze. Także możemy powiedzieć, że to jest zdecydowanie lider. Poza tym, że pomijając fakt, że Sajfudinow, podejrzewam, że ma lepszą średnią, więcej punktów, to jakby nie patrzeć, wydaje mi się, Andreas Jonsson jest tym filarem zespołu, tym taką maszyną napędową. Nie miałem racji co do średnich, ale wydaje mi się, że Andreas Jonsson może być dzisiejszym bohaterem. A z drugiej strony mamy kogoś, Bjørn Pettersen, a więc świetny Duńczyk, który także wczoraj na markecie jechał. 10 miejsce, to nie jest szczyt jego możliwości, nie popisał się, ale przed tygodniem 15 punktów w meczu z Grudziądzem. 30-letni Duńczyk wie, na czym polega rywalizacja na żużlowym torze. W tej chwili, patrząc na nazwiska zawodników miejscowej drużyny, zdecydowanie najlepszy zawodnik w tym składzie. Wydaje mi się, że tak. Absencja Chrzanowskiego i Jabłońskiego powoduje, że to Bjørn Pettersen, przynajmniej w naszych oczach, może być kreowany dzisiaj na bohatera gdańskiej drużyny. A więc konfrontacja Andreasa Jonssona, Bjørn Pettersena. Przypomnijmy sobie dane gdańskiego toru. Licencja numer 404, długość 349 metrów, Lars Gunnestad. Można powiedzieć, kto jeszcze pamięta tego sympatycznego Norwega z kręconymi włosami, który karierę w Polsce rozpoczynał od startów w Zielonej Górze. Mistrzostwo Polski, Jimmy Nielsen, Lars Gunnestad, Morawski, Zielona Góra. I to, Paweł, to nie jest tak stary zawodnik. On w tej chwili ma bodajże 37 lat, więc spokojnie mógł jeszcze kontynuować swoją karierę. Pewnie z jakichś tam przyczyn było to niemożliwe. Drodzy Państwo, wyścig pierwszy, a więc rozpoczynamy od konfrontacji najmłodszych zawodników zgłoszonych do tego spotkania. Zawodnicy od numeru 6, 7, 8, 14, 15, 16 i mamy zmianę. Za Michała Łopaczewskiego pojedzie Emil Sajfuddinow, a więc bardzo mocna para zespołu Polonii Bydgoszcz. Przypomnę, żółte i białe kaski, w takich to kolorach na swoich kaskach jeździć będą zawodnicy z Bydgoszczy. Kolory na kaskach gospodarzy to niebieski i czerwony. Od krawężnika Sajfuddinow w żółtym, w czerwonym Spesz, w białym Jędrzejewski i Will Forsberg w kasku koloru niebieskiego, Jędrzejewski w kasku białym.
a Forsberg, jak wspomniałem, w kasku koloru niebieskiego. Cała czwórka jest już blisko maszyny startowej. No, o torze jeszcze dziś nie mówiliśmy, ale no nie jest, jest to zupełnie inny tor od tego, którego dobrze znamy z ulicy Sportowej w Bydgoszczy. Dokładnie, przed chwilą nawet na ten temat żeśmy wspominali. Wydaje się tor być bardzo mocno namoczony, zdecydowanie inaczej niż gdańska drużyna praktykuje to zwykle. Myślę, że to jest spowodowane tym, że bydgoska drużyna właśnie bardziej woli twarde tory. A więc Spesz i Forsberg, kontra Tajfutinow i Jędrzejewski. Tak ma w górze. Ruszyli, jadą dość równo, ale już na wejściu pierwszy Emil Tajfutinow szeroko jedzie w kasku koloru niebieskiego Forsberg, no ale musiał salwować się zwolnieniem swojego motocykla, spadł na miejsce czwarte. Polonia jedzie po zwycięstwo w stosunku 4-2 między dwoma zawodnikami bydgoskimi. Mamy jeszcze Damiana Esperza, ale bardzo mocno naciska na niego Marcin Jędrzejewski, a prowadzi zdecydowanie Emil Tajfutinow, rosnąca gwiazda nie tylko polskiego, światowego speedwaya. Indywidualny mistrz świata juniorów zawodnik, który marzy o tym, aby jak najszybciej jeździć w cyklu Grand Prix. Jeżeli jego kariera dalej będzie się rozwijać w takim tempie, to może za dwa sezony najdłużej będziemy już świadkami jego udziału w Grand Prix. A tymczasem upada Marcin Jędrzejewski. No i z prowadzenia 4-2 robi się remis 3-3. Tylko czy Gdańszczanie dojadą do końca, miał kłopoty Forsberg, ale ostatecznie utrzymał się na motocyklu. No i 3 punkty Tajfutinow. Spesz 2-1. Forsberg, upadek Marcina Jędrzejewskiego. W pierwszym wyścigu mamy podział punktów 3-3. No dość pechowe to ostatnie okrążenie dla Marcina Jędrzejewskiego, który patrząc na średnie biegowe źle nie wypada, 1,80. No ale ten sam wynik nie jest dla niego najlepszy, zresztą on o tym mówi. Tajfutinow, Spesz, Forsberg i nieszczęście Jędrzejewskiego na ostatnim okrążeniu, zobacz. Bardzo dobry start w wykonaniu, wydaje mi się, obydwu zawodników z Bydgoszczy. Tutaj troszeczkę zabrakło Marcinowi Jędrzejewskiemu. Może gdyby w tym właśnie momencie próbował ścinać do krawężnika, chociaż tutaj poradził sobie z Forsbergiem w tym momencie, dosyć mocno go wypychając i przeszkadzając mu, ale gdyby wcześniej próbował przecinać do krawężnika, wydaje mi się, że można było objąć prowadzenie 5-1, a wtedy byłoby zdecydowanie utrzymać ten wynik. Potem Marcin oczywiście wydaje mi się bardzo, bardzo rozwojowy i bardzo utalentowany zawodnik. Coś ten tor chyba mu dzisiaj nie pasował, przynajmniej w tym wyścigu. Popełniał sporo błędów. Mógł przecież nawet Damiana Sperza kilkakrotnie miał okazję do tego, żeby wyprzedzić. Natomiast widać, że ten tor przynajmniej w tej fazie zawodów sprawia mu pewnego rodzaju trudności. Tutaj widzimy upadek zupełnie niezawiniony przez nich, żadnego z rywali. Żadnego kontaktu, nic nie było. Szkoda, można było, znaczy szkoda, jeżeli... Nie, no, szkoda, że zawodnik upadł, oczywiście, szkoda, że tak. Upadł. Ale jeżeli miałbym kibicować Bydgoszczy, to można było utrzymać ten wynik 4-2. Drodzy Państwo, wyścig drugi w programach wydrukowane było z numerem, pod numerem 10 nazwisko Krzyśka Jabłońskiego, ale jak już Państwo się dobrze zdążyli zorientować, mamy Charlie'ego Giedę. No, który tak do końca nie układała mu się od początku sezonu współpraca z Robertem Dowhanem z Zielonej Góry. Ostatecznie został wypożyczony, do tego tematu jeszcze wrócimy. Cederström w kasku koloru niebieskiego od krawężnika. Okoniewski w kasku żółtym. Charlie Giedę, kask koloru niebieskiego. I Simon Stead, kask koloru białego. Charlie Giedę, 54 900 zł. Tyle gdańszczanie razem z podatkiem musieli zapłacić za wypożyczenie tego zawodnika. Niby nie dużo, niby nie mało, tylko teraz, no tak, przychodzi mecz prawdy, bo w tych pierwszych, których jechał do tej pory, no nie do końca sprawdził się jako zawodnik, który punktowałby na poziomie Szanowskiego czy Jabłońskiego. No myślę, że ten mecz to jest jego mecz prawdy. Zawodnik zostaje postawiony do rywalizacji z trudnym rywalem na początku. Okoniewski, Simon Stead. Jeszcze w obwodzie pozostaje przecież Tajfutinow, Jonsson. Zobaczymy, jak z nimi sobie będzie radził. No ale ten pierwszy wyścig dla Charlie'ego Giedę, który jeszcze odjechał od taśmy, bardzo, bardzo ważny. Simon Stead, jego pojawienie się też ciekawe. Już mamy orzeczenie lekarza. Marcin Jędrzejewski zdolny do dalszej jazdy. To też informacja bardzo ważna i bardzo cenna.
Okoniewski, set kontra Cederström i Giede. Dalej Giede tak toczył swój motocykl, ale nie strzelił się w taśmę i jest na czwartej pozycji. A prowadzi Magnus Cederström. Na drugim miejscu mamy Simona Steda. Teraz bierze się Giede do roboty, rozpędza się po szerokiej, ale nie jest w stanie minąć dwóch zawodników Polonii. Cały czas bardzo szeroko Charlie Giede, ale stracił kilka metrów na dystansie. Teraz próbuje nadrobić tę różnicę i znowu szeroko, a na prowadzeniu Zoro, a więc Magnus Cederström. Teraz Giede zmienił taktykę, zszedł do krawężnika, ale cały czas jedzie na czwartym miejscu, na drugiej pozycji Simon Sted, dalej Rafał Okoniewski i Charlie Giede. Waleczny ładnie przedziera się przez Rafała Okoniewskiego. No i proszę, przy defekcie Simona Steda z 3 do 3 robi się prowadzenie Lotosu, 5 do 1. Więc szczęśliwa chwila dla zawodników Lotosu, ale trzeba przyznać, że Giede tutaj naprawdę powalczył o to zwycięstwo podwójne. 2 pierwsze miejsca dla zawodników gospodarzy. 3 punkty Cederström, 2 Charlie Giede. Na miejscu trzecim mieliśmy Rafała Okoniewskiego. Defekt motocykla zapisujemy Simonowi Stedowi i w całym meczu mamy 8 do 4, 4-punktowe prowadzenie drużyny Lotosu Gdańsk. A my mamy zestawienie, 3 punkty dla Zorro, czyli Magnus Cederström, 2 punkty na koncie Charlie Giede po szczęśliwym zakończeniu dla niego tego wyścigu, 1 punkt Okoniewski, Simon Sted bez punktu w tym wyścigu. Ale pracował, naprawdę pracował na to. Ja szczerze mówiąc, Paweł, bardzo byłem zaskoczony postawą Simona Steda, który generalnie uważany jest za zawodnika twardych torów. Tutaj widzimy dzisiaj warunki torowe nie są jakoś specjalne, powiedzmy luksusowe. Dość przyczepny tor, troszeczkę tych mult takich, które mogą wytrącać z równowagi. Natomiast Simon Sted nawet przy niezbyt doskonałym starcie potrafił znaleźć tam dla siebie miejsce. W pierwszym wyścigu w zasadzie obsady seniorskiej już pozwolił sobie szerzej pojechać. Bardzo dobra jazda, szkoda tego defektu. Natomiast widać było, że Charlie Giede bardzo mocno zależy mu na tym, żeby zdobyć jakieś punkty dla to, o czym mówiliśmy przed chwilą. Bardzo mocno chciał się pokazać. Próbował wszelkich sposobów, żeby wyprzedzić Rafała Okonieckiego. No i w przypadku defektu Simona Steda okazało się, że wyprzedzał dwóch zawodników. Dość ciekawy wyścig. Coś przynajmniej w nim się działo. On chyba zdaje sobie sprawę, że wchodzi do drużyny, do podstawowego składu w bardzo ważnym momencie. W momencie, kiedy z tego składu wypada dwóch zawodników, którzy stanowili... No, filar. Mam nadzieję, że stanowią. Filar, tak, oczywiście. Ekipy Lotosu. No i gdyby tutaj Charlie Giede w tym meczu zaprezentował się słabo, no kto wie, czy nie odbiłoby się także to na samym trenerze drużyny, Robercie Sawinie. Wyścig trzeci przed nami, wyścig drugi za nami. Jonas Davidson, kask żółty, Kroner, kask czerwony, Buczkowski, kask biały i Gafurow, kask koloru niebieskiego. No ciekawa konfrontacja. Tobias Kroner, Renat Gafurow. Tobias Kroner 12 punktów w meczu w Grudziądze. Renat Gafurow taka huśtawka nastroju w tym sezonie. Jonas Davidson i Krzysztof Buczkowski po drugiej stronie. Taśma w górze. Świetny start Jonasa Davidsona. No, wydawało się, że tam będzie upadek. No jest upadek. Upadek Renata Gafurowa. Myślę, że sędzia zbychała przerwie ten wyścig. Renat Gafurow nie zdążył pozbierać się z motocyklem. No i jeśli możemy jak najszybciej zobaczyć powtórkę tego, co działo się na pierwszym łuku, będziemy razem z sędzią. No, sędzia już właściwie podjął decyzję. Tak, Renat Gafurow zostaje wykluczony. Ale zobaczmy. Już od początku było widać, że ma kłopoty z utrzymaniem się. Tak, powtórka raczej rozwiewa nasze wątpliwości co do tego, że ktoś brał udział w jego upadku. Myślę, że w tym momencie możemy mówić o pewnego rodzaju szczęściu dla samego Gafurowa, bo przecież ten motocykl, który bardzo wysoko wzbił się, nie spadł na niego, tylko obok. Także zawodnik jest zdrowy. Mam nadzieję, będzie mógł kontynuować jazdę. Przypomnij wagę takiego motocykla teraz. No, z motocykla może ważyć mniej jak 76 kg, tak? Więc przyjąć coś takiego na
drobne ciało, no bo Gafurow to nie jest Mariusz Pudzianowski, ale widać, że chyba nawet motocykl sprawdzony w boju. Tak, czyli można powiedzieć, że miał dużo szczęścia, bo nawet błotnik nie został złamany, a zazwyczaj w tego rodzaju upadkach no, pewne konsekwencje dają się odczuć w osprzęcie motocykla. A tu widać rama cała niepogięta, koła również, kierownica, podwójne szczęście, nawet błotnik. Także okej. Okay. Drodzy Państwo, przypomnijmy sobie zatem, jak zakończyło się wczorajsze Grand Prix. Zwycięstwo Nickiego Petersena, Hans Andersen, a więc podwójnie Duńczycy, dalej Jason Krab, Greg Hancock, Tomasz Golob, Lee Adams, Rune Holta, Andreas Jonsson, Bjarne Petersen, tak jak wspomniałem, 10, Krzysztof Kasprzak, dopiero 15. No i w klasyfikacji generalnej Tomasz Golob stracił 4. miejsce na rzecz Grega Hancocka. To są punkty za wczorajsze Grand Prix. W klasyfikacji generalnej Grand Prix wygląda to troszeczkę inaczej. Nicky Petersen 102 punkty, Jason Crump 87, Greg Hancock 77, 3 punkty więcej niż Tomasz Golob, który ma punktów 74. Hans Andersen po dobrym wczorajszym występie powiększył swój dorobek, ma w tej chwili zawodnik na 5. miejscu, Duńczyk 64 oczka. A my wracamy do powtórzonego wyścigu trzeciego bez Renata Gafurowa. Ciężkie zadanie przed Tobiasem Kronerem, który notuje bardzo dobre występy w Ipswich. Bardzo dobry występ w meczu przeciwko drużynie GTŻ-u Grudziądz. W Ipswich jest takim uzupełnieniem tej trójki Polaków: Świderski, Hampel, Miśkowiak, przynajmniej w tych ostatnich meczach. Średnia biegowa w Polsce 1,95, tak wyliczyli koledzy ze Sportowych Faktów. Bez Renata Gafurowa oglądać będziemy Jonasa Davidsona w żółtym, Tobiasa Kronera w czerwonym, Krzysztof Buczkowski w kasku koloru białego i moim zdaniem Polonia ma tutaj no, dość spore szanse na to, aby straty z tego drugiego wyścigu odrobić. Tak, to są nasze te straty, w zasadzie można powiedzieć o tym, że były już odrabiane, przynajmniej tak to wyglądało w pierwszej fazie tego wyścigu. Zobaczymy, jak sobie teraz poradzą zawodnicy Bydgoszczy z osamotnionym Kronerem. Taśma w górze. Kroner na drugim miejscu, na prowadzeniu mamy Jonasa Davidsona. A Tobias Kroner nie składa wagi, tym bardziej, że blisko, blisko szwedzkiego zawodnika Polonii Bydgoszcz. Davidson, Kroner i Krzysztof Buczkowski. Ale znając też charakter i wolę walki Krzyśka Buczkowskiego, można spodziewać się, że walczył będzie o to drugie miejsce do końca. Buczkowski cały czas jednak traci kilka metrów do rywala i cały czas wyścig układa się na 4-2 dla bydgoskiej Polonii, a tymczasem Tobias Kroner blisko, blisko Jonasa Davidsona. Widzimy, że jednak nauczył się troszeczkę na wyspach. Jak nie szerzej, to próbuje zejść do krawężnika. Teraz ciśnie manetkę gazu na tym ostatnim okrążeniu. I raz jeszcze szeroko, ale Davidson bardzo pewnie na prowadzeniu. Ostatnia szansa Tobiasa Kronera. Czy nie przesadzi? No, ładnie będzie do końca walczył o te punkty, ale ostatecznie 3 punktów nie zanotował, tylko 2. Zwycięstwo Jonasa Davidsona, Tobias Kroner 2 i Krzysiek Buczkowski tylko 1 oczko. 4-2 i w całym meczu 10-8. Ale ładny pościg Kronera za Davidsona. Tak, mi się wydaje, że tak. Mam zestawienie, tak? 3 punkty dla Davidsona, Kroner 2, Buczkowski 1, bez punktu Gafurow. Wydaje mi się bardzo ciekawy wyścig w wykonaniu właśnie młodego taki Kronera, którego chwaliłeś przed chwilą. Widać, że zawodnik myśli. Myśli nad swoimi poczynaniami, planuje sobie dokładnie atak. Nie jedzie na pałę, tak zwanie. Widać, że zawodnik charakteryzuje się jakąś inteligencją. Na pewno ma już pewnego rodzaju doświadczenie, bo na torze, jakim jest Ipswich, trzeba już wykazywać się nie lada umiejętnościami. Gdański tor też, jeżeli chodzi, mówimy o polską płaszczyznę żużlową, też nie należy do łatwych, a widać, że Sebastian Kroner, Tobias Kroner, bardzo dobrze sobie tutaj radził, poczynał, próbował nawet ataków z różnych stron, czyli
można o nim powiedzieć, że jest zawodnikiem dość wszechstronnym. Może kiedyś z niego będą mieli pociechę. No a adrenalina troszeczkę zaczyna rosnąć, tym bardziej, że na to, że mamy już Andreasa, adrenalinę Jonssona. Pierwsza konfrontacja szwedzko-duńska. Andreas Jonsson, Bjørne Pettersen. A uzupełnieniem będą młodzieżowcy Jędrzejewski i Forsberg. Oto właśnie na naszych ekranach Andreas Jonsson, średnia biegowa 2,63, najlepszy zawodnik pierwszej ligi, 14 punktów przed tygodniem w meczu z Ostrowem, za miesiąc 28 lat Andreasa Jonssona. Bjørne Pettersen, kask koloru czerwonego, Andreas Jonsson w żółtym kasku obok Duńczyka, Billy Forsberg w kasku niebieskim, trzecie pole startowe i Jędrzejewski, pechowiec z pierwszego wyścigu na naszych ekranach w kasku koloru białego. Widać, jak bardzo mokra jest ta nawierzchnia. Przez tych kilkanaście minut Marcin nie był w stanie doprowadzić do takiego, wiesz, stanu weselnego czy ślubnego. Na pewno w takim kewlarze nie mógłby pójść na jakiś bankiet. Ja myślę, że tutaj duże znaczenie ma jego upadek. Chociaż on sam zawinił, to jednak poślizg na tym torze powoduje, że ta różna nawierzchnia przyczepia się do kombinezonu, co w jego akurat przypadku dosyć mocno jest widoczne. Bjørne Pettersen, Andreas Jonsson, Billy Forsberg i Marcin Jędrzejewski, wyścig czwarty. Bjørne Pettersen i niespodzianka! No, czy Jędrzejewski zdąży się pozbierać? Widzimy, że pozbierał się sędzia, więc nie przerywa wyścigu czwartego. Jonsson na trzecim miejscu, to jest wielka niespodzianka. Bjørne Pettersen przed Andreasem Jonssonem, ale jeszcze większą niespodzianką jest to, że Billy Forsberg, a więc junior zagranicznej Lotosu na prowadzenie. Może taka była taktyka na ten wyścig Roberta Sawiny, który ustawił właśnie tak, aby Forsberg się wysforował na początek, a Bjørne Pettersen miał walczyć z Jonssonem. Teraz niebezpieczna akcja! Jonsson kontra Bjørne Pettersen. Jonsson jest drugi, a więc jedzie po dwa oczka w tym wyścigu. Czy starczy mu czasu i dystansu, żeby dojechać do Forsberga? Raczej nie. Forsberg coraz bliżej zwycięstwa w stosunku 4-2 dla Lotos. Forsberg 3, Andreas Jonsson 2, Bjørne Pettersen 1, Marcin Jędrzejewski. No kolejny upadek, a więc ma takiego pecha jak pasażerowie ekspresu z Krakowa do Gdyni dzisiaj, którzy chcieli się najeść w Warsie. Kotlet schabowy nic jadalny, więc myślę, że ten pech jest porównywalny. 4-2 i w całym meczu 14-10. Forsberg, Jonsson, Bjørne Pettersen, drugi upadek Marcina Jędrzejewskiego. Tak, ja myślę, że jeżeli możemy wrócić do postawy Marcina Jędrzejewskiego, to chyba potwierdzają się moje obawy z pierwszego wyścigu. Ten tor dzisiaj Marcinowi Jędrzejewskiemu sprzyjać raczej nie będzie. Tutaj pomimo tego, że w pewien sposób został wypchnięty przez kolegów, to chyba ten upadek tak naprawdę wcale nie musiał mieć miejsca. Marcin chyba szukał sobie łatwiejszego rozwiązania, a upadek w jego przypadku to był ten najłatwiejszym. Jeżeli chcemy mówić o Andreasie Jonssonie, na pewno niespodzianką było to, że jechał na trzeciej pozycji, a tym bardziej, że na prowadzenie tego wyścigu był młody Billy Forsberg. Natomiast dosyć łatwo, dla mnie zaskoczenie było, że dosyć łatwo poradził sobie z Bjørne Pettersenem, który, jak mówiliśmy wcześniej, jest jednym z liderów tego zespołu. Na tym torze czuje się znakomicie, a Andreas Jonsson naprawdę dobrze sobie w tym wyścigu poradził. Po pierwszej serii, po czterech dokładnie wyścigach, Lotos Gdańsk, Polonia Bydgoszcz, 14-10. Krótka przerwa reklamowa. Za moment wracamy na stadion Lotosu Gdańsk. 14-10 prowadzi Lotos Gdańsk po czterech wyścigach. Charlie Giede, nowa twarz w Gdańsku. Charlie, I mean, extremely new track for you. Obviously you had a bit of a practice over here. World Team Cup years ago, 2001, if I'm not mistaken. How does the track compare to your racing? It was pretty hard, but you maintained to overtook the guys on the inside. Well, yeah, it's a hard track when you know it that well, and I don't know this track that well now. You know, I'm still working on getting the right setup for this place, but
It's my second meeting for this team now and I'm working hard. Pracuję ciężko, bo zupełnie nie wiem, jak teraz geometria i szlaka na tym torze się układa. Wieki temu, 7 lat temu jeździłem. Natomiast to jest mój drugi występ dopiero na tym torze w Gdańsku, tak więc bardzo ciężko jest cokolwiek ustawić i złapać właściwy setup, czyli idealne ustawienie na ten tor. Charlie, but you father for the first time with Maria. Does it make you far more disturbing with a racing career? Or you think, okay, I'm going to be more responsible as a rider and also as a human being? Well, this, of course, it's new for me to be a dad, you know, but I still want to do my racing, so I can't just go home and sit in the corner with my child, you know, even I want that now, you know, I really want to be there, but it's hard, you know, with that work I got, I have to be doing the stuff, doing the racing to do what I like, and I'm doing it. Thanks, Charlie. Charlie Giedel, drodzy Państwo, został ojcem po raz pierwszy w minionym tygodniu. Oczywiście chciałby bardzo siedzieć przy kominku w rogu swojego pokoju i bawić się dzieckiem, ale niestety nie może odciążyć małżonki Marie od obowiązków rodzicielskich. Bardzo by tego pragnął, ale nie ma na to szans. Musi być dalej odpowiedzialny, musi być dalej takim samym zawodowcem, jakim był do tej pory i starać się jeździć jak najlepiej. A kiedy przyjdzie właściwy czas, oczywiście w zimie jest więcej czasu na odpoczynek, wtedy będzie mógł się pociechą swoją zająć. Pierwszy raz jest w tytusie, ma więc zupełnie nowa rola dla Charlie Giedel. A nasi przyjaciele ze Sportowych Faktów informują, po trzech wyścigach Ostrów prowadzi z Poznaniem 12-6. Wyścig piąty w meczu Lotos Gdańsk-Polonia Bydgoszcz przed nami. Rafał Okoniewski w kasku żółtym, Renat Gafurow w kasku niebieskim, Simon Stead w kasku białym, Tobias Kroner w kasku koloru czerwonego. A więc na drugim i trzecim polu startowym mamy pechowców, bo Gafurow i Simon Stead swoich pierwszych wyścigów w tym meczu nie ukończyli. Renat Gafurow się przewrócił, defekt Simona Steda, który kosztował Polonię podwójną porażkę w wyścigu drugim. 14-10 dla Lotosu. Taśma w górze. Dobrze poloniści, na dwóch pierwszych miejscach mamy parę Okoniewski, Simon Sted. Na trzecim miejscu Renat Gafurow, czwarty jedzie Tobias Kroner. Bardzo mocno naciska Renat Gafurow na Rafała Okoniewskiego, ale wydaje się, że para bydgoska odjechała teraz z żużlowcą Lotosu na tych kilkanaście metrów, chociaż tutaj na tym łuku Renat Gafurow zbliżył się do Rafała Okoniewskiego, który w jednym z ostatnich wyścigów, w ostatnim wywiadu chwalił się, że teraz te wyścigi zaczynają mu się lepiej układać od czasu, kiedy zmienił tunera, wrócił do Andrzeja Krawczyka. Faktycznie Rafi spisuje się coraz lepiej. Polonia jedzie po podwójne zwycięstwo i raczej Renat Gafurow, Tobias Kroner. No, oglądać będą plecy rywali już do końca. Jeśli będzie 5-1 dla Polonii, będzie w całym meczu remis. 3 punkty Simon Stead, 2 punkty Rafał Okoniewski. 1 punkt Renat Gafurow, bez punktu Tobias Kroner, Lotos 1, Polonia 5, a więc 15-15. No i robi się ciekawie. Tobias Kroner jakby w tym swoim drugim występie był cieniem zawodnika z wyścigu trzeciego. Potwierdzenie w wyniku wyścigu piątego. Stec, Okoniewski, Gafurow i Tobias Kroner. 5-1 dla bydgoskiej Polonii. No praktycznie wszystko rozstrzygnęło się na tym pierwszym okrążeniu. Tak, wygląda na to, że Polonia Bydgoszcz bardzo mocno chce odrabiać i odrabia straty. Bardzo dobry wyścig w wykonaniu Rafała Okoniewskiego. Nie będę go chwalił, bo zeszłym razem wydawać się może go przechwaliłem, co sprawiło, że jego dorobek punktowy nie był zbyt wysoki i Rafa mówi, że za dobrze o nim nie mówił. Poczekajmy na oceny na koniec zawodu. W tym wyścigu niemniej jednak bardzo dobry start w wykonaniu pary bydgoskiej. Simon Stead tutaj świetnie znalazł dla siebie miejsce. Rafał Okoniewski z prawej swojej strony wypuścił go do przodu. Ustawienie parą. Tam był moment, w którym zawodnik w kasku niebieskim, czyli Renat Gafurow, bardzo mocno chciał pozbawić drugiego miejsca Rafała Okoniewskiego. Niemniej jednak stracił w którymś momencie. Polonia Bydgoszcz odrabia straty. Wyścig szósty przed nami. Przypominam, Lotos 15, Polonia Bydgoszcz także 15, a więc no, po 33%
tego meczu mamy remis. 1/3 meczu za nami. Tak należałoby powiedzieć, chyba byłoby sprawniej. Za Damiana Sperza pojedzie Billy Forsberg, Jonas Davidson i Krzysztof Łuczkowski kontra Bjørne Pedersen i Forsberg. Za moment zobaczymy, jak są ustawieni. Przypominam, drugi zestaw meczowy wylosowano na to spotkanie. Kolejna ciekawa konfrontacja. Jestem ciekawy, jak pojedzie Krzysiek Łuczkowski, który teraz na czwartym polu startowym. A od krawężnika w niebieskim Forsberg, w żółtym Davidson, Bjørne Pedersen w czerwonym i Krzysiek Łuczkowski, jedyny Polak w tym skandynawskim towarzystwie. Krzysiek no to Łuczkowski, może być ciekawy wyścig, Paweł. Tak, kask koloru białego. 15 do 15 po 5 biegach, które już za nami. Dobre tempo tego spotkania, mimo iż mieliśmy już 2 upadki. Tak patrząc na niebo, Paweł, wydaje się, że całe szczęście, że ta chmura nas mocno ominęła, bo mogło być tak, różnie. Cały czas coś tu się przewija. Tak, cały czas jakiś taki drobny deszczyk jest, no ale na szczęście nie przeszkadza on aż tak bardzo zawodnikom. Davidson i Łuczkowski kontra Forsberg i Bjørne Pedersen. Jonas Davidson chyba będzie najszybszy. Tak jest. A na drugim miejscu mamy Bjørne Pedersena. Na trzecie próbuje przedzierać się Krzysiek Łuczkowski i jest polonista na tym miejscu trzecim. Na czwartym mamy Forsberga. Wyścig układa się więc korzystnie dla Polonii. Bydgoszcz, ale nie rezygnuje z walki. Bjørne Pedersen, który jest bardzo, bardzo blisko Jonasa Davidsona. Bjørne Pedersen teraz nieco szerzej wyczuł jakby jego intencje polonista i teraz Bjørne Pedersen do wewnętrznej, ale nie wyprzedził Davidsona. Davidson cały czas na prowadzeniu, a Bjørne Pedersen, wychodząc nieco na zewnętrzną, próbuje sobie tę prostą troszeczkę przedłużyć i teraz zapewne ponownie do krawężnika i gaz na maksa, ale cały czas świetnie broni się Jonas Davidson. Polonia jedzie po zwycięstwo w stosunku 4-2. Jeśli Bjørne Pedersen nie minie lidera tego wyścigu, wówczas tak też będzie. Bjørne Pedersen walczy do końca, ale zabrakło mu 120 cm, może 130, aby ten wyścig wygrać. Jonas Davidson, dla niego 3 punkty. Bjørne Pedersen 2, Krzysztof Łuczkowski 1, Forsberg bez punktu. Polonia 4, Lotos 2 i w całym meczu 17 do 19 na korzyść bydgoskiej Polonii. A my mamy potwierdzenie, Davidson 3 punkty, Bjørne Pedersen 2, Krzysztof Łuczkowski 1 i Billy Forsberg bez punktów. Mamy teraz powtórkę, ja może poczekam do samego końca, żeby pewne swoje uwagi przekazać, natomiast bardzo fajnie wydaje mi się zachował się tutaj Krzysiek Łuczkowski, który po przegranym wyjściu spod taśmy, po przegranym momencie startowym próbował szukać swoje szanse, zjeżdżając na krawężnik. Tam mu dosyć mocno przeszkodził Forsberg, natomiast już samo wyjście z łuku dla tego zawodnika było ułożone. Już był na trzeciej pozycji, która gwarantowała mu jakiś tam dorobek punktowy. O, to jest ten moment, w którym dosyć mocno przeszkodził mu Billy Forsberg, natomiast tutaj Krzysztof Łuczkowski dobrze, ładnie sobie poradził. Bardzo ciekawy wyścig, natomiast wracając do końcówki tego wyścigu, bardzo dobrze zachował się Jonas Davidson, który w ostatnim łuku przejechał krawężnikiem, bo Bjørne Pedersen na tym torze naprawdę czuje się świetnie. Tu widać było ataki z każdej strony, próbował wszystkich możliwych manewrów, natomiast Jonas Davidson właśnie zachował się bardzo mądrze, przejeżdżając ostatni łuk krawężnikiem, tak jakby spodziewał się Bjørne Pedersena właśnie w tym momencie i tym właśnie manewrem bardzo mocno mu przeszkodził. Polonia 19, Lotos 17, prowadzenie polonistów, którzy, przypomnę, pierwszy mecz w tym sezonie w kwietniu wygrali 48-42. Wówczas prawie 2000 kibiców z Gdańska przyjechało do miasta nad Brdą. Dzisiaj mamy raczej, no tak myślę, ze 150 osób z Bydgoszczy, troszeczkę mniej. Przechodzimy na tor, wyścig 7. Jonas Davidson w kasku, przepraszam, Andreas Jonsson w kasku żółtym, Magnus Zetterström w kasku koloru czerwonego, w kasku białym pojedzie Emil Seyfuddinow, to zmiana, i w kasku koloru niebieskiego będziemy mieli Charlie'ego 1. Bardzo mocna para bydgoskiej Polonii. Andreas Jonsson,
i Emil Sajfutdinow. To są zawodnicy, którzy absolutnie są w dziubie całej w ogóle klasyfikacji pierwszej ligi. Pierwszy Jonsson, czwarty Emil Sajfutdinow. Ale ja myślę, że łatwego Paweł zadania nie będą mieli, bo przecież Magnus Zetterström to jest naprawdę świetny zawodnik. On pokazuje swoją klasę nie tylko na torze w Gdańsku, gdzie naprawdę czuje się świetnie. To jest zawodnik bardzo doświadczony, bardzo utytułowany, więc z nim nie będzie łatwo wygrać, jak mówisz, bardzo mocnej parze z Bydgoszczy. Jonsson i Sajfutdinow kontra Zetterström i Giede. Ostatni do taśmy podjeżdża Magnus Zoro Zetterström. Drugie pole startowe z pierwszego. Adrenalina Jonsson. Od razu Zetterström zostaje na starcie. Jonsson jest na prowadzeniu. Sajfutdinow jest na miejscu drugim. Wyniósł się za szeroko. Charlie Giede spada na czwarte miejsce. Polonia jedzie po zwycięstwo 5-1. Kibice Lotosu są troszeczkę w szoku. Charlie Giede miał kłopoty z oborowaniem motocykla, ale nie ma się co dziwić. Nawierzchnia jest bardzo mocna. Dostał gdzieś tam szprycę. Na pewno przez moment przestał w ogóle widzieć, co się dzieje na torze, a na torze Andreas Jonsson przed Emilem Sajfutdinowem próbuje walczyć o punkty. Jadący na trzecim miejscu Magnus Zoro Zetterström teraz będzie schodził do wewnętrznej, ale Emil Sajfutdinow także jest świetnie dysponowany. Tomek Suskiewicz, jeden z najlepszych mechaników na świecie, pracuje od kilku miesięcy nad jego motocyklami, ale Zoro nie daje za wygraną i przechodzi młodziutkiego Rosjanina, rozbijając parę Polonii Bydgoszcz. Może też i za bardzo do przodu wysforował się Andreas Jonsson, ale Emil jeszcze nie rezygnuje, walczy do końca, Zoro musi uważać, ależ niesamowita walka do końca. Myślę, że Zoro no nie spodziewał się tego, no bardzo ryzykowne zachowanie. Moim zdaniem Sajfutdinow. Ale mnie się wydawało, Paweł, że tak jakby Zoro miał pewnego rodzaju kłopoty ze sprzętem, bo przecież niemożliwe, żeby zawodnik czekał na swojego rywala ze swojej prawej, jadącego po prawej stronie. Dość dziwne zachowanie. Może uda nam się dowiedzieć za chwilę więcej szczegółów. W każdym razie, jeśli dobrze podliczę, mamy 19 do 23 dla bydgoskiej Polonii. Andreas Jonsson, jemu zapisujemy 3 punkty. Emil Sajfutdinow 1 punkt. Magnus Zetterström żółty, czerwony, biały i niebieski. Tak przekazuje nam sędzia. I to się zgadza. Nieznacznie, tak, nieznacznie zawodnik w kasku czerwonym na miejscu drugim. I to jest to, o czym tu mamy potwierdzenie tego wyścigu. Andreas Jonsson 3 punkty, Magnus Zetterström 2, Emil Sajfutdinow 1, Charlie Giede bez punktu. Bardzo ciekawy wyścig. Wydaje mi się, że to, o czym mówiliśmy wcześniej przed tym wyścigiem, że parze z Bydgoszczy nie będzie łatwo, z Magnusem się potwierdziło. Tutaj widzimy, że bardzo dobre wyjście spod taśmy obydwu zawodników reprezentujących Polonię Bydgoszcz. Magnus Zetterström się dwoił i troił. Widać było, że jest bardzo dobrze dysponowany, świetnie dopasowany motocykl do nawierzchni toru. Był szybki. Wydaje mi się, że Emil Sajfutdinow nie miał z nim szans w tym wyścigu. Pomimo tego, że jechał troszeczkę nerwowo, to Magnus Zetterström mógł mieć świadomość, że to jest zawodnik, którego można dogonić, którego można wyprzedzić i tak też dokonał. Natomiast samo jego zachowanie już na samej mecie wydaje się co najmniej to jest moment, w którym Zetterström poradził sobie z Sajfutdinowem. Chciałbym jeszcze raz na powtórce zobaczyć, co działo się na tej mecie. Ostatnia prosta. Być może chodziło o to, że Zetterström chciał po prostu może podpuścić, nie mamy już dokończonej powtórki, może podpuścić chciał Emila, dlaczego? Żeby wiesz dlaczego? Pokazać mu... Bo trzeba wypuścić reklamy. Powiedzieć. Drodzy Państwo, czas na reklamy. Polonia Bydgoszcz prowadzi w Gdańsku 23 do 19. Może jeszcze do tej akcji wrócimy. Gdańszczanie zdają sobie oczywiście sprawę z racji faktu, jak ważny to jest dla nich pojedynek. Chodzi głównie o odrobienie 7 punktów. 6 punktów to była przewaga, jaką mieli Bydgoszczanie w 13 kwietnia, 4-8-4-2, wtedy wygrała ekipa Zenona Plecha. Maciej, początek bardzo fajny, ale teraz zadyszka. Charlie Giede mówi, że nie może spasować się z torem, Zoro problemy z bajkiem, co jest? No to jest taka nasza tutaj, powiedziałbym, zwyczaj, że my na początku w każdym meczu w Gdańsku
radzimy sobie słabiej. Ja mam nadzieję, że to puści w końcu tutaj od 9-10 biegu i będzie już po naszej myśli się mecz układał. Czyli klasyka, ale to wynika z tego, że stres oddziaływuje tak mocno na chłopaków? No trudno powiedzieć, no, na pewno przeciwnik jest bardzo silny i wszyscy zdają sobie sprawę, że tutaj porażka to no, praktycznie nas eliminuje z walki o pierwsze miejsce. Być może to paraliżuje trochę ruch, ale Zoro przed chwilą pokazał, że można tutaj robić cuda na tym torze. Także tor jest do walki, więc myślę, że inni chłopacy z niego wezmą przykład. Maciej, duże brawa, skąd świetny pomysł na ruchomego busa na to, żeby sprzedawać bilety przy stacji PKP Gdańsk Główny? Piękna akcja, zabytkowy dworzec, plus do tego jeszcze kibice, którzy przyjeżdżają, mogą mieć problemy zawsze tu w kasie, a tak spokojnie sobie kupują bilet. Ja nie pamiętam, ale słyszałem od mojego ojca, że ta kasa stała już 30 lat temu, także i nawet więcej, bo to taki zwyczaj stoi w Gdańsku, że ta kasa funkcjonowała. Myśmy do tego po prostu wrócili. Fajne rzeczy trzeba po prostu kontynuować, także tylko tyle mogę powiedzieć. Dziękuję pięknie. Dzięki. No. Drodzy Państwo, wracamy. Za moment wyścig 8, Bjarne Pettersen. No i właśnie, czy mamy zmianę w wyścigu 8? Czy też będziemy oglądać zawodnika z numerem 14? Czy mamy Damiana Sperza w składzie? Jedzie za niego Billy Forsberg. Tak, mamy potwierdzenie. Za Damiana Sperza jedzie Billy Forsberg. A my mamy informację, że ta dziwna sytuacja, którą mogliśmy obserwować na mecie wyścigu 7, po tej akcji obydwaj zawodnicy, mam na myśli tutaj Emila Sajfudinowa i Magnusa Zetyszyma, od sędziego otrzymali upomnienie. No i proszę. Tak też było, a więc Bjarne Pettersen i Billy Forsberg kontra Simon Stedt i Rafał Okoniewski. Rafał Okoniewski, trzecie pole startowe, z czwartego Billy Forsberg, z pierwszego pojedzie Simon Stedt, a z drugiego w kasku koloru czerwonego Bjarne Pettersen, który do tej pory tylko trzy punkty w tak ważnym meczu. A więc jeszcze raz, Simon Stedt, Bjarne Pettersen, Rafał Okoniewski i Billy Forsberg. Taśma w górze. No i wydaje się, że znowu dobry start był Goszczan, a tymczasem na pierwszym miejscu Bjarne Pettersen, ależ wspaniała akcja Billego Forsberga, który wszedł między dwójkę zawodników bydgoskiej Polonii. Jeśli Lotos ten wyścig wygra podwójnie, wówczas znowu będziemy mieli remis w całym meczu po 24. Zaświeciło słońce nad Gdańskiem, a więc spełniają się też marzenia prezesa Polnego i kibiców Lotosu, którzy no szczelnie dość wypełnili stadion w Gdańsku. Na prowadzeniu Bjarne Pettersen, dalej Forsberg na trzecim miejscu, Rafał Okoniewski na czwartym, Simon Stedt. Ogromna przewaga Bjarne Pettersena, cała noc w busie on i Andreas Jonsson opowiadali nam dzisiaj o tym, jak wracali z Grand Prix Czech, a są dobrze dysponowani. Wjazd na metę i Lotos wygrywa podwójnie 5-1. 3 punkty Bjarne Pettersen, 2 punkty Billy Forsberg, 1 oczko dla Rafała Okoniewskiego, Stedt bez punktu. 5-1 i 24-24. No, czyżby był prorokiem Maciej Polny? Tak, Paweł, ale musimy pamiętać o tym, że Billy Forsberg zanotował swój czwarty wyścig i do końca trener Stawina pewnie nie będzie mógł skorzystać z jego usług, także zobaczymy, co będzie działo się dalej. Z pewnością bardzo, bardzo fajny wyścig. No, pierwsze zwycięstwo Bjarne Pettersena w tak ważnym meczu. Raz był trzeci, raz był drugi, teraz jest pierwszy. Do tego bardzo dobra dyspozycja Forsberga. No i Rafał Okoniewski 1 punkt, Simon Stedt bez punktu. Tak, mieliśmy przed chwilą małe kłopoty, a już jest po, a mianowicie ja wcisnąłem jakiś guzik. Tutaj dosyć zaskakujący właśnie manewr Billego Forsberga, który przedarł się z ostatniej pozycji na drugą w zasadzie. Zaskakujący dla polonistów. Zaskakujący, myślę, że dla polonistów, jak i dla kibiców zasiadających przed kibicami. Tam Rafał Okoniewski chyba się za bardzo nie spodziewał tego manewru. Również był zaskoczony. Bardzo ładna akcja w wykonaniu Billego Forsberga. Billy Forsberg naprawdę bardzo ładnie prezentuje się dzisiaj w Gdańsku.
A ciekawy jestem, jak szybko przy tej temperaturze, a jest dosyć ciepło, zacznie przesychać ten tor. Jako pierwszy do wyścigu 9 zameldował się Krzysiek Buczkowski. Czas 2 minut włączony już został 30 sekund temu. Dojeżdża jako drugi Jonas Davidson, a więc czekamy na parę Magnus Zetterström i Charlie Giede. Mamy informację z Grudziądza. Grudziądz Rawicz 51-42. Takim wynikiem zakończył się mecz w Grudziądzu. 51-42. Poinformowały sportowefakty.pl. Mamy już całą czwórkę pod taśmą maszyny startowej. Wyścig 9 za kilkanaście sekund. Charlie Giede, kask niebieski. Krzysztof Łuczkowski, kask biały. Kask czerwony. Magnus Zetterström i w kasku żółtym Jonas Davidson. Więc kolejny raz Łuczkowski znajduje się w towarzystwie trzech Skandynawów. Tak, to też może być kolejny bardzo ciekawy wyścig. Z racji tego, że to są zawodnicy, którzy reprezentują w zasadzie bardzo podobny poziom sportowy. Dlatego wydaje mi się, że może tutaj być, no może być ciekawy wyścig. Odjechał jeszcze na moment Charlie Giede. Jeszcze musi z siebie zrzucić. Ostrów Poznań 21-15 po 6 wyścigach. Wyścig 9, przypomnę, 24-24. Giede, Buczkowski, Zetterström i Davidson. Taśma w górze. Tym razem bardzo dobrze, po szerokiej pojechał Jonas Davidson, blisko niego Magnus Zetterström. Wyścig układa się jak na razie na remis. Na prowadzeniu mamy Jonasa Davidsona, który do tej pory wszystkie wyścigi wygrywał. Na czwartej pozycji jedzie Krzysiek Buczkowski. Drugie miejsce dla Zoro Zetterströma. Trzeci jedzie Charlie Giede. Przypomnę, wypożyczony z ZKŻ-u Zielona Góra do końca sezonu do drużyny Lotosu Gdańsk. Ładnie prowadzi motocykl pewnie Jonas Davidson, ale blisko niego Zetterström. Już jest bardzo blisko i już minął rywala. Zoro na prowadzeniu, ale odjechał troszeczkę za szeroko. Co się stało z motocyklem Jonasa Davidsona? Defekt, ale szpech. No i proszę, podwójne zwycięstwo Lotos. Do świąt Bożego Narodzenia jeszcze naprawdę daleko, a tymczasem mamy już pierwsze prezenty. No wielki pech Jonasa Davidsona. Zoro 3 punkty, tak? Musisz mnie w razie czego poprawić. Tak, 0-3 punkty. 2 Krzysiek Buczkowski. Nie, 2 punkty dla Charlie'ego Giede. Buczkowski minął metę jako trzeci. A, to nie 5-1, to 4-2, tak? 5-1. Nie, to tak. Buczkowski oczywiście. A jeżeli tak, mamy teraz potwierdzenie, 3 punkty Z, też Giede 2, Buczkowski 1, Davidson bez punktu. A jeżeli możemy powiedzieć o tym przykrym defekcie, przykrej niespodziance Jonasa Davidsona, to z mojej tutaj perspektywy mogę to ocenić tylko w ten sposób, że wysiadła po prostu dętka w jego tylnym kole, tak zwana pana. Zawodnik nie mógł kontynuować jazdy. Teraz mamy powtórkę, bardzo dobry wyścig wykonany właśnie Jonasa Davidsona. Świetnie poradził sobie już na wyjściu z pierwszego wirażu, objął prowadzenie. Tam dosyć mocno właśnie Magnus Zetterström próbował pokrzyżować mu plany. Niemniej jednak po którymś już okrążeniu, bodajże na drugim, to Davidson utwierdził się na prowadzeniu. No niestety, defekt motocykla, w zasadzie defekt tylnej opony, tylnej dętki pozbawił go zwycięstwa w wyścigu i robi się ciekawie. Teraz gdańszczanie odrabiają swoje straty, a w zasadzie powiększają przewagę po 8 i 9 wyścigu, także zawody stają się naprawdę bardzo emocjonujące i ciekawe. Jeszcze po wyścigu 7 przegrywali 4 punktami, teraz dzięki 2 podwójnym zwycięstwom Lotos 4 punktami na prowadzeniu. No ale to wszystko może się odwrócić, tym bardziej, że kolejny raz będziemy świadkami pary Sajfutdinow Andreas Jonsson. Kroner, kask czerwony, Sajfutdinow biały, Gafurow niebieski, Andreas Jonsson, kask koloru żółtego.
Kroner i Gafurow, czy sprostają parze rosyjsko-szwedzkiej bydgoskiej Polonii. Ciężkie zadanie, ale w tym meczu no, już mamy wszystko. Defekty. Na szczęście upadki bez poważniejszych kontuzji. No poczekajmy. Przypomnę, Sajfutdinow w kasku białym, drugie pole startowe. Andreas Jonsson w kasku żółtym, czwarte pole startowe. Najbliżej krawężnika Kroner, a z trzeciego pola startowego Gafurow. Wyścig dziesiąty, bardzo ważny. Andreas Jonsson jest dokładnie w tej samej sytuacji, co przed momentem był Jonas Davidsson na prowadzeniu, ale miał więcej kłopotów. Tymczasem problemy ma Sajfutdinow, tylko miejsce trzecie między dwójką zawodników Polonii. Oglądamy Tobiasa Kronera. Sajfutdinow leży na torze. Pozbierał się Emil, bardzo szybko wsiadł na motor i no, z ogromną stratą ruszył za trójką, która jest z przodu. Wyścig układa się więc na remis. Na prowadzeniu mamy Andreasa Jonssona, który powiększa zdecydowanie przewagę nad Kronerem i Gafurowem. Ostatnie okrążenie. Emil Sajfutdinow cały czas na torze. No nie wiem, liczy być może na to, że któryś z zawodników Lotosu będzie miał defekt. To jest chyba raczej niemożliwy. Teraz zostaje Emil zdublowany, zjechał z toru, a więc 3-3. 3 punkty dla Andreasa Jonssona. To jest teraz najważniejsza sprawa w całym meczu. Polonia 28. A Lotos. Tak, Kroner 2 punkty, bo tutaj w ferworze walki nam to uciekło. Gafurow 1. Bez punktu Emil Sajfutdinow. 32 do 28, a więc 4 punkty przewagi cały czas na korzyść drużyny gospodarzy. I mamy powtórkę tego wyścigu. Świetny start w zasadzie zawodnika w czerwonym kasku. Natomiast Andreas Jonsson bardzo mocno wypchnięty na tą zewnętrzną, luźną nawierzchnię. Tu wydawało się w tym momencie, że drużyna, para z Bydgoszczy będzie w stanie objąć prowadzenie, podwójne prowadzenie. Niemniej jednak tak się nie stało. Potem Elmi Sajfutdinow oczywiście jadący co prawda na trzeciej pozycji bardzo mocno starał się wyprzedzić jadącego przed nim w kasku czerwonym Kronera, ale niestety w jego wykonaniu zbyt dużo, wydaje mi się, nerwowości, zbyt dużo chaosu spowodowało, że stracił panowanie nad motocyklem. Zanotował co prawda nie groźny upadek, ale pozbawiający swoją drużynę jednego jakże cennego punktu. 32 do 28 po tym remisie w wyścigu 10. Drodzy Państwo, przypomnijmy wynik z Ostrowa. 26 do 16 po 7 wyścigach. A w Gdańsku 32 do 28. Czas na krótką reklamę. 32 do 28 dla Lotosu Gdańsk. Ciężkie jest życie żużlowca. Czasami promotorzy nie dzwonią, nie chcą korzystać z usług. Różnie to bywa, ale trzeba być na to mentalnie gotowym. To jest ciężki kawałek chleba dla chłopaków, którzy szybko myślą, szybko działają i są naprawdę ostatnimi rycerzami, którzy chodzą po ziemi. Tomasz, Charlie Gierę, zdaniem Roberta Sawiny, jest aktualnie w lepszej formie dyspozycji od duetu Tomasz Krzanowski, Krzysztof Jabłoński. Nie ma żadnych personalnych wycieczek wokół ciebie. To nie są żadne urazy, ale Charlie Gierę na dzień dzisiejszy zdaniem Roberta jest lepszy. Jak to skomentujesz? Zależy z jakiego punktu widzenia na to patrzeć. Jechałeś wczoraj trening? Tak, jeździliśmy indywidualne jazdy, były dosyć ciężkie warunki, były torowe. Później było ściganie spod taśmy, żeśmy z Krzyśkiem Jamońskim ścigali się wspólnie z Zetesztromem i z Wolfsbergiem. Były to dwa wyjazdy spod maszyny startowej i na tym się to ściganie zakończyło. Nie wiem, co tutaj trener brał pod uwagę, może wzrokowe aspekty postawy na torze, chyba tylko i wyłącznie. A w Rybniku było wszystko ok, twoim zdaniem, czy to kwestia nakładających się kontuzji, bo nie oszczędza cię zdrowotny kłopot?
W Rybniku był fałszywy i dziurawy tor. Wynik słaby mój był, do tego się przyznaję. Choć dwa razy jechałem na drugich pozycjach i te pozycje straciłem. Później z czwartego wyścigu, na wskutek tego, że Krzysiu Jabłoński z Zetę Stromem przegrali 5-1, zostałem wycofany. I w efekcie końcowym mojego całego występu zostałem wycofany z meczu tutaj z Grudziądzem. Jednak no, wczoraj w 100% byłem przygotowany do treningu, który tutaj wczoraj miał decydować o tym, kto pojedzie w meczu. Jak już wcześniej powiedziałem, były jazdy dwukrotne z pod maszyny startowej. Trener zdecydował tak, jak zdecydował. Jest mi tylko przykro z tego powodu, że nie mogę dzisiaj publiczności się zaprezentować i nie mogę kolegom pomóc. Tomasz, a w Szwecji jak wygląda twoja sytuacja? Bo Västervik to nie jest najszczęśliwszy tor do jazdy, ale nie ma szans, bo promotorzy też zadzwonią, powiedzą: słuchaj, ostatnio jechaliśmy świetnie, nie chcemy twoich głosów. Jak to wygląda w przyszłości? Będziesz miał okazję oprócz Ligi Rosyjskiej gdzieś pojeździć i zarobić? W Szwecji wygląda sytuacja tak, że no, chciałem troszeczkę odpocząć, ale w Szwecji miałem 3 wypadki z rzędu. Wypadek, operacja, powrót na ligę szwedzką, znowu wypadek i w następnym tygodniu znowu wypadek. W tym tygodniu startowałem w Lidze Rosyjskiej, środa, czwartek, byłem zwolniony od Ligi Szwedzkiej, ten termin już był wcześniej ustalony z racji tego, że Västervik tydzień temu przegrało wysoko, a teraz wysoko wygrało, bez mojej obecności. W przyszłym tygodniu jadą w niezmienionym składzie, także zobaczymy, co będzie się przydarzy za tydzień. Dzięki, Tomasz. Pozdrawiam. Tyle Tomasz Chrzanowski, a my będziemy świadkami 5 ostatnich wyścigów spotkania Lotos Gdańsk kontra Polonia Bydgoszcz. Warto jeszcze raz przypomnieć ten wynik z pierwszego meczu. 48-42, wówczas najlepszym zawodnikiem spotkania w Polonii był Emil Sajfudlinow, 14 punktów, Bjarne Petersen 13 punktów dla Lotosu, ale Tomek Chrzanowski miał 11 punktów, stąd to nasze zdziwienie, przynajmniej moje, jego nieobecności. W wyścigu 11, w tym meczu Krzysztof Łuczkowski, dalej Billy Forsberg, Jonas Davidson, Magnus Zetterström, a więc Forsberg za Damiana Szterza. Dobry start. Raz jeszcze Jonas Davidson. Na prowadzeniu za jego plecami mamy Magnusa Zetterströma, ale cała czwórka dość blisko siebie. Na trzeciej pozycji Krzysiek Łuczkowski, czwarty Billy Forsberg, Jonas Davidson. No może mówić tutaj o niesamowitym pechu w swoim trzecim występie, kiedy spękła mu dętka, musiał zrezygnować z jazdy, a teraz po szerokiej Magnus Zetterström próbuje objechać rywala z Bydgoszczy. Znają się obaj fenomenalnie. Teraz Zoro zejdzie do krawężnika i będzie miał szansę objąć prowadzenie. Tak jest, minimalnie wyprzedził Davidsona, ale Davidson kontra! Jest z powrotem na pierwszym miejscu. Wyścig może zakończyć się prowadzeniem i zwycięstwem Polonii 4-2. Czy tak się stanie? Rywalizacja do końca o zwycięstwo i o miejsce trzecie. Ostatecznie Jonas Davidson 3 punkty, Billy Forsberg 0, Magnus Zetterström 2, Krzysztof Łuczkowski 1, 4 Lotos, 2, przepraszam, 4 Polonia, 2, o, coś stało się bardzo brzydkiego. Na to, że Jonas Davidson, Zetterström, Łuczkowski, Forsberg. Jakieś problemy miał Łuczkowski. Coś chyba umknęło naszej uwadze, ponieważ no, raczej nie zdarzają się przypadki, żeby zawodnik podczas zjeżdżania z toru zanotował jakiś upadek. Mam nadzieję, że zaraz wszystko nam się wyjaśni, natomiast my czekamy na powtórkę tego wyścigu. Chciałbym bardzo... Łuczkowski bardzo szybko do parku maszyn. No, coś tam się stało. I to... No jedno jest pewne, że 32 punkty
Polonia 34, Lotos, a więc 2 punkty przewagi. No może za moment dowiemy się, co tam się wydarzyło. Tu mamy powtórkę. Już po zakończeniu tego wyścigu. Tak, tu mamy powtórkę, w którym świetnym, po raz kolejny świetnym startem popisał się Jonas Davidson. Jest dzisiaj naprawdę bardzo dobrze dysponowany. Warunki na torze bardzo mocno mu sprzyjają. Ty wydawało się, że już będzie 5-1, natomiast Magnus Zetterström to nie jest tak zwany chłopiec do bicia. Tutaj z dosyć dużą łatwością poradził sobie z Krzyśkiem Buczkowskim. Utworzyły nam się dwie takie pary, które tak naprawdę podzieliły naszą uwagę, bo i działo się dosyć dużo z przodu w walce o pierwsze i drugie miejsce. Tutaj mamy ten moment, w którym Zetterström wyprzedził Davidsona, ale w mojej ocenie było to jak najbardziej z premedytacją zaplanowane pozwolenie przejścia przez Zetterströma. On wiedział, że pozwalając mu wejść w krawężnik, będzie mógł swoją pierwszą pozycję odbić. Tak też się stało. Bardzo świetnie taktycznie zachował się Davidson, bardzo przemyślany manewr, natomiast to, co się stało już po samym wyścigu, gdzieś nam umknęło. Mamy zmianę we wyścigu 12. Za Michała Łopaczewskiego jedzie kolejny raz Emil Seyfutdinov. Gafurow w wyścigu 12 w kasku niebieskim od krawężnika. Pierwsze pole startowe, wspomniany Emil Seyfutdinov w kasku koloru białego. Drugie pole z trzeciego, Tobias Kroner w czerwonym i Rafał Okoniewski w kasku koloru żółtego. Czwarte pole startowe najbliżej bandy. Cała czwórka zawodników jest już pod taśmą maszyny startowej. No a my z takich jeszcze nieoficjalnych informacji dowiedzieliśmy się, że gdzieś tam na tej prostej przy dojeździe do parku maszyn no coś zaiskrzyło między Billy Forsbergiem a Krzysztofem Buczkowskim. Mam nadzieję, że za kilka będziemy wszystko jasne. Być może już nawet po tym wyścigu. Ale teraz czas na rozpoczęcie rywalizacji w 12 odsłonie meczu Lotos Gdańsk, Polonia Bydgoszcz. Tylko 2 punkty przewagi gospodarzy nad polonistami w końcówce spotkania. Gafurow, Seyfutdinov, Kroner i Okoniewski. Ach, poszli na łokcie! Będzie wypadek! Kolejny raz na torze mamy Emila Seyfutdinova. Wyścig zostaje przerwane i myślę, że Seyfutdinov chyba z tego wyścigu będzie... Nie, wydaje mi się, że nie, Paweł. Nie? Nie, nie. Tam doszło do kontaktu między tymi dwoma zawodnikami. Oczywiście pan sędzia teraz będzie chciał ten moment zobaczyć na powtórce, ale wydaje mi się, że do takiego kontaktu bardzo często dochodzi i trudno będzie tu chyba wyłonić winowajca, aczkolwiek się powtórka okaże. Tak, powinna rozstrzygnąć wszystko. Może ta powtórka nawet tutaj nie będzie taka idealna. Tak, mamy już informację i wydaje mi się, że bardzo słuszna decyzja. Jedziemy w czteroosobowym zestawieniu w tym wyścigu. Tak, teraz mamy powtórkę. Widać... O, tutaj Emil dosyć mocno chciał, że tak powiem, zapewnić sobie pierwszą pozycję w tym wyścigu. Zawodnik w kasku czerwonym nie bardzo chciał na to pozwolić. Przepraszam, w kasku niebieskim nie chciał na to pozwolić. Doszło do kontaktu między tymi zawodnikami. Mirku, za moment przeniesiemy się do parku maszyn. Tam Tomasz Lorek będzie próbował ustalić, co się stało po wyścigu 11. Będziemy za moment być może mieli kolejne rozmowy w wykonaniu oczywiście naszego reportera Tomasza Lorka. Czekamy także w tej chwili na orzeczenie, to jest motocykl Emila Seyfutdinova, na orzeczenie oczywiście jeszcze lekarza, czy Emil będzie mógł pojechać w tym powtórzonym starcie do wyścigu 12, a teraz już na obiecany wywiad i park maszyn Tomasz Lorek. Chwila zabrała tego czasu, aby trzeba było ustalić, co się tak naprawdę działo w parku maszyn. Było bardzo gorąco, ale Zenon Plech tonował i Jacek Woźniak również, ex-rider Polonii Bydgoszcz. Billy Forsberg, Billy, what was happening in the race before when Krzysztof Buczkowski had a bit of a trouble and you had a bit of a discuss? He was racing at different lines on the track side. Yeah, well, from my side, I can see I'm behind of him. He's trying to block me everywhere when I tried to pass him, and after the race I tried to tell him to not do this because it's not fair racing, I think, so. What was his response? Sorry? What was his reply? What was his answer? I can't hear. What did he say to you? What was his response? I said to him to not do this, you know, because it's not fair racing. You have to, if he's riding one line, he has to stick to this line and pick up the line. Yeah, and he can't go over the whole track, it's not fair. Billy Forsberg mówi,
i wyjaśnia zarazem wszelkie zażywie konfliktu. Nie mógł słyszeć, bo okiem w tej chwili przejeżdżuje swój motocykl, dlatego cały czas decybele grają na najwyższych obrotach. Ale o co chodzi? Billy Forsberg jechał z tyłu za Krzysztofem Buczkowskim, a Kuczek wybierał tory przeróżne, jechał zygzakiem po torze, zamiast wybrać jedną ścieżkę i trzymać się tej ścieżki, bo Billy Forsberg po biegu zechciał mu powiedzieć, że tak się nie robi. Jak wybierasz jedną ścieżkę optymalną jazdy, to nie rób zygzaków. Ja wiem, że chcesz mnie blokować, bo jestem z tobą, walczę o miejsce z tobą i chcę cię wyprzedzić. I wiem, że blokujesz mnie po to, żeby zablokować moje wszystkie szanse i zatamować mój pościg, ale jeśli to czynisz, to czyń to fair. Nie ścigaj się tak, że mi blokujesz całą szerokość toru, chodzisz od kredy do zewnętrznej, tylko fair, delikatnie. Tyle Billy Forsberg i po wyścigu Billy powiedział na przyszłość, spokojnie Buczek, delikatnie, jeśli mogę cię doprosić, to zawsze blokuj jadąc jedną linią. Billy, the track over here, how does it suit your racing, your style of racing? You're the man of Bellevue, Crumpy helps you a lot. How does it compare to this track? Well, it's a lot different, you know, this track is much bigger and today it's got some good grip on it, and I like the tracks when it's a bit grippy because we can race more lines on it. No cóż, ten tor jest dzisiaj, ma taką charakterystykę pracy, że jest bardzo przyczepny, a on bardzo lubi Billy Forsberg jeździć, kiedy jest pod koło, jak mawiają żużlowcy, kiedy jest dużo tego grypu tej nawierzchni luźnej, wtedy fajnie się czuje. Zupełnie inna nawierzchnia, zupełnie inna geometra niż Bellevue Kirky Lane, gdzie on ściga się razem z Crumpy w Salimierę, ale ten tor, z racji tego, że jest odmienny od tego, co jest w Manchesterze, sprawia, że tu trzeba zupełnie inaczej pracować na motocyklu i zupełnie inaczej ustawiać swój motocykl. Billy Forsberg, thank you very much, Billy. Thank you. Drodzy Państwo, po 9 wyścigach w Ostrowi Wielkopolskim Intar 14 punktami prowadzi z drużyną PSŻ-u Million Team Poznań. No a więc szykuje się na zwycięstwo gospodarzy. My w tej chwili czekamy cały czas na orzeczenie lekarskie dotyczące Emila Sajfuddinowa. Mówił o tej sytuacji po wyścigu 11 Billy Forsberg. Posłuchajmy więc Krzyśka Buczkowskiego, który był bardzo, bardzo mocno zdenerwowany. Krzysztof Buczkowski bardzo mocno zdenerwowany po wyścigu poprzednim z Billy Forsbergiem. Billy Forsberg twierdził, że blokowałeś go i czyniłeś to nie fair, ponieważ jechałeś zygzakiem zamiast wybrać jedną ścieżkę i blokować go. On rozumie, że chciałeś go przytrzymać za plecami, ale dlaczego akurat tak? I po biegu chciał ci powiedzieć, żeby więcej tak nie robić. Jakie jest twoje zdanie, twoja opinia? Znaczy na pewno nie był dostatecznie szybki, żeby mnie wyprzedzić po trasie i ja myślę, że nie, jechałem swoim torem cały czas tym samym i było dobrze, a po biegu nie wyglądało to, jakby chciał mi powiedzieć. Po prostu mnie zajechał do płotu, cały czas mnie spychał, chciałem odjechać i przez to się przewróciłem, takie jest moje zdanie. Zenon Plech bardzo ładnie z Jackiem Woźniakiem cię tonowali. Powiedz, ciężko było utrzymać nerwy na wody, co? Znaczy tak, no bo nie było żadnej sytuacji spornej na to, że tak mi się wydaje, nie zajrzałem nikomu i nie wiem po co te niepotrzebne jakieś pretensje z Billy Forsberga, no ale trudno, to jest sport i każdemu czasami nerwy puszczają. Puszczają nerwy, ale ty znakomicie jeździsz, czujesz bluesa angielskiego i luz, bo przecież w Reading Racer że temu jeździłeś, więc wiesz o co chodzi. Chodzi o to, aby wszystkie kości szanować rywali, bo tutaj się w ułamku sekundy rozwiązuje wszystkie kwestie na torze, prawda? Znaczy tak, no najważniejsze jest zdrowie tutaj wszystkich, trzeba to szanować, bo to jest przede wszystkim, tego się nie da kupić i po pierwsze i sport sportem, ale tylko zdrowa rywalizacja. Dziękuję Krzyś. Dziękuję. No drodzy Państwo, mamy informację, że przede wszystkim Emil Sajfuddinow zdolny jest do dalszej jazdy. Pierwsi zawodnicy do wyścigu 12 wyjeżdżają na tor, a tym pierwszym jest Renat Gafurow. No, powiem Ci szczerze, że niewiele zrozumiałem z tego tłumaczenia, nie w sensie dosłownym, natomiast no... Ja naprawdę chcę i staram się być obiektywny, ale no tłumaczenie Forsberga no do końca mnie nie przekonało. Czyli mamy podobne zdanie, bo po tym, co ja zrozumiałem, po tym, co udało mi się odczytać z wypowiedzi Forsberga, to znaczy, że Forsberg wymyśli jakieś nowe zasady na żużlu, bo zawodnik, który jedzie przed Forsbergiem, nie może sobie obierać toru jazdy, tylko musi jechać tam, gdzie Forsberg sobie by tego życzył. Także. No co najmniej dziwne zachowanie, ale dajmy im spokój. Gafurow w niebieskim, Sajfuddinow w białym, Kroner w kasku czerwonym i Rafał Okoniewski w kasku żółtym. Powtórzony start do wyścigu 12 bardzo emocjonującego meczu w Gdańsku, w którym Lotos prowadzi tylko 2 punktami z bydgoską Polonią, 34-32. Jeśli Lotos tak minimalnie wygrałby to spotkanie, wówczas zainkasuje punkty za zwycięstwo, ale bonus pojedzie do Bydgoszczy. Cała czwórka jest już nieruchoma pod taśmą maszyny startowej. Dobry start polonistów. Sajfuddinow jest na
prowadzeniu szeroko wysforował się Rafał Okoniewski i para Renat Gafurow-Tomas, Tobias Kroner na miejscu trzecim i czwartym. Emil Sajfudino dzisiaj całym swoim sztabem i z głównym sponsorem i ze wszystkimi najważniejszymi osobami i mechanikami pojawił się w Gdańsku, miał przez moment problemy z tą swoją maszyną Renat Gafurow, tak jakby chciał tutaj troszeczkę freestyla pokazać, tymczasem zdefektował motocykl Tobiasowi Kronerowi, a Bydgoszcz cały czas jedzie po podwójne zwycięstwo w wyścigu 12. Za moment rozpocznie się ostatnie okrążenie. Zjechał już z toru Tobias Kroner, a na prowadzeniu nieustannie Sajfudino, który ma sporą przewagę nad Rafałem Okoniewskim, ten kilka metrów przed Renatem Gafurowem, a więc Lotos 5, Polonia 1 i w całym meczu... Odwrotnie, Paweł. Lotos 1, Polonia 5 i w całym meczu 35 do 37, a więc sytuacja odwraca się jak w kalejdoskopie. 3 punkty Sajfudinow, 2 Rafi Okoniewski, Renat Gafurow bez punktu, defekt Tobiasa Kronera, który jeździ w tym meczu naprawdę bardzo, bardzo w kratku. I mamy powtórkę tego wyścigu i tak jak powiedziałeś wcześniej, bardzo dobry start, wykonanie bydgoszczan. Emil Sajfudinow chyba troszeczkę go tam Tomek Suskiewicz już uspokoił, mniej tej nerwowości, tej adrenaliny. Tutaj w tym momencie właśnie Rafał Okoniewski zapewnił już sobie, w zasadzie utwierdził się na tej drugiej pozycji premiującej bydgoską Polonię 5 punktami. Tam wydawało się, że zawodnik w kasku niebieskim, czyli Gafurow, jeszcze będzie w stanie pokrzyżować plany szyki bydgoskiej parze, natomiast do tego nie doszło. W którymś momencie nawet miał, o tutaj jest ten moment, w którym bardzo mocno podniesione koło spowodowało, że kilka metrów jeszcze stracił. I no sytuacja, jak powiedziałeś, odwraca się. Na pewno się nie cieszył, na pewno się jeszcze nie cieszył. Myślę, że nie. Polonia 37, Lotos 35. Za moment sędzia Maciej Spychała zaprosi zawodników do wyścigu 13, a więc ostatniego wyścigu, jeśli chodzi o tę tabelę biegów poukładanych. Później dwa biegi nominowane i już włączony czas oczekiwania, czas 2 minut. Wspominałem przed tygodniem, Lotos i Polonia rozbiły Grudziądz i Intar. Troje, drodzy Państwo, dziś już 74. spotkanie tych drużyn w lidze. Do tej pory Bydgoszcz wygrywała 41 razy, Gdańsk 30, mieliśmy 2 remisy. W Gdańsku zespół z Bydgoszczy wygrał tylko 11 razy, ale ciekawa rzecz jest, ostatni mecz tych zespołów w Gdańsku to jest sezon 2005, nieznaczne zwycięstwo Lotosu 46-44, 2003 zwycięstwo 48-42 w Bydgoszczy, a więc zawsze te wyniki niemal na styku, ale co ciekawe, od roku 2000 w Gdańsku 4 mecze były między tymi zespołami, 3 razy wygrywała Bydgoszcz, Wybrzeże albo Lotos tylko raz. No i co? No, czyli bilans bardziej korzystny dla bydgoskiej Polonii. Ja myślę, że ja nie pamiętam tych starych dziejów polskiego żużla, w którym te drużyny bardzo często się spotykały, ale myślę, że to też były bardzo, bardzo wyrównane i zacięte pojedynki. Jesteśmy blisko rozstrzygnięcia dzisiejszych zawodów. Zostały nam jeszcze 3 wyścigi. Zobaczymy, kto dopisze do swojego konta kolejne zwycięstwo nad rywalem. Sted w białym, Giede w niebieskim, Andreas Jonsson w żółtym i Bjarne Pedersen w kasku koloru czerwonego. Więc kolejny pojedynek zawodników, którzy wczoraj rywalizowali w GP. No ale tym razem stawka, no to tylko zawodnicy zagraniczni, bez Polaków. Zresztą tak jak powiedzieliśmy, ten mecz z Grudziądzem Lotosu zapisał się w historii jako mecz, w którym po raz pierwszy gdańszczanie pojechali piątką seniorów zagranicznych. Dziś jakby kontynuują ten wątek. No i tak dobrze jak z Grudziądzem już nie jest. Nieznaczna przewaga Polonii. Giede i Pedersen kontra Simon Stedi, Andreas Jonsson. Dobry start zawodników Lotosu i to oni są na prowadzeniu. Bjarne Pedersen i Charlie Giede na trzecim miejscu, walczący o drugą pozycję. Andreas Jonsson, Charlie Giede, Andreas Jonsson nie daje rady, ale pojechali niemal łokieć w łokieć.
Charlie Giede musi odbierać ataki Andreasa Jonssona. Teraz obaj niemal wyrzuceni na tę odsypaną część nawierzchni na łuku. Na prowadzeniu cały czas Bjarne Pedersen, a problemy ma z utrzymaniem drugiego miejsca Charlie Giede, którego bardzo mocno naciska Andreas Jonsson. Czy znajdzie swoją ścieżkę przy krawężniku? Znalazł, tym bardziej, że postawiło lekko maszynę Duńczykowi w barwach Lotosu, ale Giede nie rezygnuje! Giede próbuje walczyć dalej z adrenaliną Jonssonem. Na czwartym miejscu Simon Sten, który jakby zupełnie nie liczył się w walce o punkty w tym wyścigu. Wyścigu, który wygra Bjarne Pedersen, a Lotos zwycięży w stosunku 4-2. 3 punkty. Bjarne Pedersen, Andreas Jonsson 2, Charlie Giede 1, Simon Stead bez punktu. No i co? Bawimy się od nowa. 39 do 39. Drodzy Państwo, takie spotkania chcemy oglądać jak najczęściej. Zwycięstwo Bjarne Pedersena, Andreas Jonsson 2 po wspaniałej walce z Charlie Giede bez punktu, Simon Stead. I za moment będziemy świadkami. No, przypomnijmy sobie, jak to wyglądało kilkanaście sekund wcześniej, ta batalia. Ja właśnie chciałem na powtórce, Paweł, zobaczyć, w jaki sposób Andreasowi Janssonowi udało się tak mocno przegrać start. Tak, bardzo, bardzo świetne w zasadzie wyjście spod taśmy w wykonaniu Bjarne Pedersena. Tutaj na tym torze wygrać tak doskonale z czwartego pola jest nie lada wyczynem. Natomiast tutaj myślę, że warte zauważenia będzie to, co wyczyniał za plecami Bjarne Pedersena, Andreas Jonsson. Widzimy moment, w którym wydawałoby się, że już jest uplasowany na drugiej pozycji. Natomiast Charlie Giede mimowolnie został przez Andreasa Jonssona wypchnięty w tą bardziej korzystną ścieżkę. Utrzymał drugą pozycję, ale tutaj już Andreas Jonsson, który dwoił się i troił w tym właśnie momencie, przedziera się na drugą pozycję, co w efekcie... Ale wiesz co, bo teraz jest taki moment, pytanie, które muszę Ci zadać. Czy ta historia, którą widzieliśmy przed momentem, kiedy lekko podniosło, ja nie wiem, czy to lekko, bo wydaje mi się, że wcale nie aż tak lekko, czy to nie znaczy, że ma motocykl za mocno ustawiony? Nie, to wydaje mi się, że to spowodowane było tylko tym, że Charlie Giede po prostu tak mocno chciał obciążyć, tak? Dociążyć tylne koło, stracić jak najmniej przyczepności tylnego koła, że złapał jej więcej niż po prostu... niż chciał podniesione koło spowodowało utratę kilku metrów. Ale w każdym razie jakaś siła tam zadziałała. Tak. Drodzy Państwo, Lotos Gdańsk, Polonia Bydgoszcz 39 do 39. Pasjonujące zakończenie meczu w Gdańsku przed nami. 39 do 39 na dwa ostatnie wyścigi przed zakończeniem meczu wicelidera pierwszej ligi Lotosu Gdańsk z liderem Polonią Bydgoszcz. Mamy chwilkę czasu, za moment poznamy nazwiska zawodników nominowanych. Przyjrzyjmy się więc teraz, jak punktowali do tej pory zawodnicy w poszczególnych zespołach. Andreas Jonsson 10, Jonas Davidson 9, Emil Sajfuddinow 7, Rafi Okoniewski 6, Krzysiek Buczkowski 4, Simon Stead 3, Michał Łopaczewski nie jechał 0, Marcin Jędrzejewski pojechał pechowo, także 0. Zetterström 10, Bjarne Pedersen 9, Billy Forsberg 6, Charlie Giede 5, Tobias Kroner 4, Renat Gafurow 3, Damian Spesz 2, oczka. No i tak, czyli mamy takich dwóch liderów w jednej i w drugiej drużynie. Ich zapewne oglądać będziemy w wyścigu 15. Panie sędzie, kierownik drużyny Gdańsk, chciałem podać biegi nominowane. W 14 biegu kas czerwony, tor A, Giede numer... Giede. Numer 10. Kas niebieski, Gafurow. Numer Gafurow 12. Do biegu numer 15. Kas czerwony, Zetterström. Numer 9. I Pedersen, kas niebieski. Numer 13. Dziękuję. Daję kierownika drużyny gości. Andrzej Prokowski. W 14 żółtym Sajfuddinow. Tak. I w białym Okoniewski 1. W 15 żółtym Jonsson 5. Jonsson, tak. I w białym Davidson 3. Dziękuję. No to jest bardzo ciekawa rzecz, panie Mirosławie. Tak, skandynawska stawka w biegu 15. To jedno, ale zauważ też
nazwiska zawodników dobiegu 14, tylko jeden Polak, Rafał Okoniewski. A więc na 8 zawodników najlepszych w tym meczu mamy tylko jednego Polaka. No, czy wnioski nasuwają się dosyć niekorzystne. Smutne. Smutne, bardzo. Smutne. Tym jedynym będzie Rafał Okoniewski, ale tym wszystkim, którzy nie zdążyli zanotować, powtórzymy. W wyścigu 14 w kasku czerwonym pojedzie Giede, w kasku żółtym Gafurow, w kasku niebieskim Gafurow, w kasku żółtym Sajfutdinow, w kasku białym Rafał Okoniewski. Wyścig 15 to kask żółty Jonsson, kask biały Davidson, kask czerwony Zetterström i w kasku niebieskim Bjerne Petersen. Raz jeszcze Park Maszyn, mamy jeszcze chwilę przerwy. Rok temu w pierwszej lidze jeździł Start Gniezno i Piastowski Grot, najstarsza stolica Polski, miała w swoich szeregach Simona Stera, Brytyjczyka Simon. Last year Gniezno, this year Bydgoszcz. Obviously, first league, first division in Poland, it's not as much pleasant experience as everybody would say, Cocker or Scottfield years ago. What's your general opinion about racing over here? Is it tough as ever, as anybody else, as Elite League Sky Sports in England or Elite Series in Sweden? I would say so. You know, there's definitely no easy races. We've seen that tonight. Struggling for points a little bit. Blew the engine I was riding in the first one, which was disappointing, and riding an engine I'm not really familiar with and struggling for a setup, but it's such a tough league. You don't, like I said, you don't get an easy race to try anything, so I'm disappointed, but we're still in there at the moment team-wise, and hopefully, fingers crossed, we can get a win. Krzyżuję, oczywiście trzymam kciuki za to, żeby jak najbardziej wynik odpowiadał temu, czego chce Zenon Plech. Na razie jest równo, remis, ale o co chodzi? Jestem rozczarowany, to jest liga, w której ciężko się jeździ, bardzo ciężko się zdobywa punkty. To, co mówili wcześniej koledzy Scofield, Cox, oczywiście ma dalej rację bytu. W Polsce ciężko jechać o każde punkty, tak samo jak w Anglii i w Szwecji, ale tutaj naprawdę, mimo że to jest zaplecze Ekstraligi, to jest cały czas bardzo ciężki kawałek chleba. W pierwszym biegu zatarłem swój silnik, drugi motocykl nie jestem zbyt blisko zaprzyjaźniony i nie czuję go świetnie, nie mam go idealnie pod pupą, to nie jest sprzęt, na którym by chciał świetnie jechać i punktować, natomiast tu bardzo ciężko się zdobywa punkty. Coventry, they try to sign Hans Andersen, and obviously there's going to be a harsh between Alan Trump and Peter Oakes. What's going to happen with Steady? Because somebody has to leave the place at Brandon. Yeah, they do. I feel okay, you know, my scores, especially at Coventry, have been really good. Impressive, I would say. Yeah, they've been good in the last couple of weeks and probably consistently through the season. So my waveform struggled a little bit there, but I think around Coventry I've been pretty good. So hopefully that'll keep me in a job. And if we make the signings that are rumoured, then I think we can finish the season strongly. So you think they can strengthen the team, obviously? Absolutely. I think if they're talking about signing Hans Andersen and... I think it's common knowledge now we've signed Philippe Citeria. So that was going to make the reserve stronger, and Hans will make our... main body. Exactly, Hans is going to make the main body of the team ever so strong, so we should really be able to finish the season strongly. Thanks, Teddy. Simon Stead mówi, że na razie jest spokojny o to, że będzie zarabiał na chleb, mimo tego, że żona jego mówi, ciężko widzę twoją przyszłość w Coventry, bo Hans Andersen ma być kontraktowany, jeszcze nie jest dopięty, ale ma być zakontraktowany w drużynie Coventry. Pamiętamy, że Peterborough nie płaci pieniędzy od X czasu, w dziesiątkach tysięcy funtów to w tej chwili można liczyć, natomiast jego wyniki na torze w Coventry są na tyle imponujące i zachwycające jego samego i Petera Oaksa i Elena Trumpa, szefa tego zespołu, że raczej powinien zostać, ale jak się okaże, że trzeba będzie iść na zieloną trawkę, trudno, takie jest życie, ale generalnie Filip Citera wchodzi do rezerwy, a więc wzmacnia rezerwę, main body, a więc główny trzon zespołu Hans Andersen, będzie trzeba kogoś powiedzieć, puszczamy krew, odstawić na boczny tor, ma nadzieję Simon Stead, że to nie będzie on, bo na razie punktuje jego zdaniem okej. Okay. A jak mówi Alan Trump i Peter Oaks, to się przekonamy już za tydzień. A my mamy ostatnią, najświeższą informację z Ostrowa. Ostrów Poznań 44-31 po wyścigu 12. Rybnik Daugavpils po trzech wyścigach 12-6 RKM bez Świderskiego. Ciekawy jestem, czy Piotrek Świderski wykuruje się na mecz za tydzień. Chcemy pokazać tego świetnego zawodnika w barwach RKM-u w Bydgoszczy. Wyścig 14 przed nami. No, rozpoczyna się, drodzy Państwo, pasjonująca końcówka. 39-39 i przypominam, 48-42 wynik meczu z Bydgoszczy, pierwszego meczu, a więc tu oznacza, że jeśli Lotos miałby skasować bonus, musiałby oba wyścigi wygrać podwójnie. Giede, Sajfutdinow, Gafurow i Okoniewski. Tak są ustawieni pod taśmą maszyny startowej do przedostatniego wyścigu tego arcy wyrównanego spotkania w Gdańsku.
Tak na górze. Dobry start Kuklinowa, ale objeżdża go Gafuro. Proszę, jaka niespodzianka. Na drugim miejscu mamy Okoniewskiego. Wyścig więc jak na razie układa się na remis na 3-3. Gafuro, Okoniewski i Kuklinow, a na trzeciej pozycji, na czwartej pozycji Charlie Giede. Jeśli tak przyjadą, no będzie to na pewno wynik korzystny dla Bydgoszcza. Jeśli będziemy mieli remis, w całym meczu będziemy mieli 4 siła, ale tymczasem upadek zanotował Rafał Okoniewski i wyścig chyba zostaje przerwany. Tak jest. No i już widziałem zawodników na mecie. No i niestety, oby tylko nie skończyło się to poważniejszym urazem. Rafał Okoniewski na torze. Za moment zapewne zobaczymy, jak do tego doszło. Już mamy lekarzy zawodów przy zawodniku bydgoskiej Polonii. Zobaczmy. Rafał Okoniewski. No, oczywiście tutaj nie było kontaktu z żadnym z zawodników. Ja myślę, Paweł, że konsekwencje tego upadku nie będą jakieś opłakane. Oczywiście Rafał Okoniewski zostaje wykluczony. Tak, ten kontakt z bandą wyglądał no naprawdę niesympatycznie. Ale to jest, musimy pamiętać, że to była banda dmuchana. Już widzimy Rafał Okoniewski cały i zdrowy wstał. Ja myślę, że to było konsekwencją pewnego rodzaju błędu, którego dopuścił się Rafał Okoniewski na wejściu w ten wiraż. Wyprostowany motocykl. Irek, ale ten tor jest już dosyć mocno zryty. To wszystko, co działo się przez cały dzień. Dlatego trzeba uważać na każdym z wiraży właśnie, żeby nie dopuścić do takiego właśnie błędu. Rafał, niestety mały błąd kosztował go bardzo dużo. Potem ta odsypana nawierzchnia spowodowała, że tylne koło nabiera większej przyczepności i nawet ten bezwładność silnika powoduje, że motocykl jeszcze nabiera prędkości. Tam w zasadzie, gdyby Rafał może próbował położyć motocykl, konsekwencje byłyby ciut lżejsze, ale chyba nic mu się nie stało. Trzyma się tylko za nadgarstek. Mam nadzieję, że żadna z kości nie będzie złamana. Rusza palcami. Tak. Rafał Okoniewski jest cały zdrowy. My natomiast będziemy tu mocno teraz skupiać się na tym, co będzie się działo w powtórce tego wyścigu. Emil Sajfudinow będzie miał okazję do tego, żeby ten wyścig skończył się w takim stosunku, jakim jechali razem z Rafałem. Będzie to niezwykle trudne, bo widać, że Gafuro w tym wyścigu bardzo mocno się zmobilizował. Jego kolega Charlie Giede również to nie jest chłopiec, którego będzie można bardzo łatwo pokonać, także bardzo arcytrudne stoi w tej chwili zadanie przed Emilem, a wynik 3-3, który mógłby zakończyć się po tym wyścigu, będzie jedyną jakby, może nie jedyną, dosyć bardzo wiele prawdopodobne, że potem w biegu 15 będą musieli rozstrzygnąć zawodnicy wynik tego meczu, także bardzo ciężkie i trudne zadanie przed Sajfudinowem. Widzą Państwo wyniki spotkań. Na bieżąco podawane są one w internecie. Portal sportowefakty.pl. Karetka na szczęście samotnie w towarzystwie lekarza i kierowcy, a więc bez tego nieszczęsnego pasażera, zjechała do parku maszyn. Posłuchajmy, jak czuje się Rafał Okoniewski. Okoń, jak się czujesz? Była mowa, że nie gadamy dzisiaj przez całe zawody, a widzisz, życie jest okrutne. No tak, szkoda tego biegu, bo było 3-3 i pozycję mieliśmy wypracowaną. Szkoda, że kolega z pary jedzie indywidualnie i nie pozwoli na takim ciężkim torze składać się temu zewnętrznej jako pierwszemu. Przestrzeni za mało zostawił. Trzymać pozycji. Wjechałem w to usypane, bardzo takie miękkie i dziurawe i pociągnęło i w konsekwencji upadłem. Szkoda, bo mecz mógłby być w drugą stronę, a teraz będzie decydował ostatni bieg. Jak się czujesz okoń generalnie? Wszystko okej, no, jedziemy dalej. Dzięki. No tak, ciężko jest komentować to, co mówi zawodnik w takim momencie dziennikarzowi.
Ja powiem tak, ja miałem pod sobą motocykl żużlowy dwa razy w życiu. Pierwszy i ostatni. Nie, pierwszy i drugi i trzeciego już nie było. Ale to, co rzuciło mi się w oczy, to jednak no, była spora odległość między zawodnikami Polonii i Bydgoszcz tutaj. Tak, Paweł, ja myślę, że masz rację. Być może Emil... Ja powtarzam cały czas, żeby nie było... Tak. Naprawdę, nie chcę tutaj w żaden sposób no, ingerować w wypowiedź Rafała Okoniewskiego, bo, no broń Boże, nie jeździłem na motocyklu. I natomiast nie... ja jeździłem i z racji tego pozwolę sobie na ten temat coś powiedzieć. Wydaje mi się, że Emil być może z pewnością nie jeździł, nie jechał w tym wyścigu parowo, nie czekał na swojego kolegę, tym bardziej nie wpuszczał go w wiraż. To się dało zauważyć, natomiast akurat w tym przypadku wydaje mi się, że nie był sprawcą czy winowajcą upadku Okoniewskiego. Po prostu Rafała podbiło na jednej z dziur, które no tak. Można zauważyć na pierwszym łuku, a to już były konsekwencje dalej, to już były nieuniknione. Także Rafał na pewno jest rozgoryczony i tak samo jak cały jego zespół i trener żałują tego, co się stało, bo wynik 3-3 w tym wyścigu był bardzo ważny. To myślę, że niewiele może mieć pretensji do Safudinowa. Drodzy Państwo, powtórzony start do wyścigu 14 bez wykluczonego Rafała Okoniewskiego. Emil Sajfudinow pojedzie jako jedyny reprezentant zespołu gości. Charlie Gere, kask koloru czerwonego. Emil Sajfudinow, kask koloru żółtego. Renat Gafurow, kask koloru niebieskiego. Cała trójka jest już pod taśmą maszyny startowej. Za chwilę sędzia Maciej Spychała zwolni taśmę. No i tak naprawdę Emil musi walczyć o pozycję punktowaną znacznie lepiej niż ta trzecia. Bardzo skupiony, poddenerwowany. Ale ja myślę, że nerwy nie będą tu jego sprzymierzeńcem. Musi naprawdę spowodować, uspokoić się, musi zrelaksować się. Popatrz, jest to też dobry moment dla samego Charlego Gere. To, o czym mówiliśmy już kilka razy w tym spotkaniu. O tej rywalizacji, która wytworzyła się w Lotosie. Gafuro, Sajfudinow i Gere. Dobry start Sajfudinowa. Na wejściu pierwszy miraż jest na prowadzeniu, ale pojechał bardzo szeroko. Charlie Gere jest pierwszy. Przepraszam, Gafurow jest pierwszy. A Gede rusza za Sajfudinowem. No, rosyjska ruletka. Dzisiaj na torze Lotosu. Emil nie odpuszcza, bardzo blisko Renata Gafurowa. Troszeczkę stracił na dystansie Charlie Gere. Teraz także wpadł Gere w jakąś delikatną dziurę, ale się utrzymał na motocyklu. A Renat Gafurow cały czas na prowadzeniu. Obaj zawodnicy, którzy nadają tempo temu biegowi, jadą, no nie przy krawężniku, jadą bardzo szeroko. Gafurow, Sajfudinow i daleko za nimi Charlie Gere. No i wszystko wskazuje na to, że Lotos ten wyścig wygra podwójnie. Gafurow 3, Sajfudinow 2, Charlie Gere 1, 43 do 41. No jeśli teraz, Mirek skoryguj mnie szybko, jeśli teraz Lotos wygra podwójnie, wówczas nie będziemy mieli punktu bonusowego, prawda? Już nie możemy mieć punktu bonusowego, bo te dwa wyścigi powinny być wykonanie drużyny z Gdańska wygrane 5-1, więc... No, z założeniem, że wszyscy dojadą do mety. Tak. Gafurow, Sajfudinow, Gede, wykluczony Rafał Okoniewski. Bardzo ciekawa walka dwóch rosyjskich zawodników. Jeden w barwach Lotosu, drugi w barwach bydgoskiej Polonii. Obaj startowali. Tu mamy powtórkę wyścigu, świetny start. Widać było, że bardzo mocno jest zdeterminowany, skoncentrowany Emil Sajfudinow. Natomiast trzeba powiedzieć, że dopuścił się no, pewnego rodzaju niedopatrzenia. W tym na pierwszym łuku należało wynieść się tak zwanie na tą szeroką część toru, tam gdzie jest ta luźna nawierzchnia, co oczywiście skrzętnie wykorzystał właśnie Gafurow, który... To był Charlie Gede, przepraszam. Tak? Nie, Gafurow. Dobrze mówię.
czyli Gafurow, zrehabilitował się w tym ostatnim wyścigu. Wykorzystał właśnie tą ścieżkę bardzo mocno przyczepną, bardzo korzystną. Idealnie do tego... spasowany. Tak, myślę, że Emil Sajfudinow nawet był zaskoczony tym, że został ominięty po swojej prawej stronie. Powinien uważać na tego typu zachowania. Tam Charlie Giede próbował jeszcze czasami pokrzyżować mu plany. Skończyło się 4-2. Ja myślę, że teraz zawodnicy będą mieli dopiero nerwówkę. Tak samo ona będzie się udzielać zawodnikom z Gdańska, jak i z Bydgoszczy. To jest wyścig, w którym idzie już o całą stawkę. 43-41. Od krawężnika oglądać będziemy Jonsona, obok niego Zetterström, dalej Jonas Davidson i najbliżej bandy Bjarne Pedersen. Andreas Jonsson w żółtym, Zoro w czerwonym, Davidson w białym i Bjarne Pedersen kask koloru niebieskiego. Skandynawska czwórka zamknie rywalizację w tym meczu dla bydgoskiej Polonii i Lotosu Gdańsk. Niesamowity doping kibiców gdańskich, no, którzy tutaj bardzo ładnie, no, sporo sprzedanych biletów. No, myślę, że 10 tysięcy spokojnie dzisiaj wejściówek zostało sprzedanych na to widowisko. Krzysztof Łuczkowski już przebrany, a wszyscy z zaciekawieniem oglądać będą zamknięcie, zakończenie rywalizacji w tym piekielnie ciekawym meczu. Powtórzmy. Pierwszego pola startowego Jonsson, obok niego Zetterström. Trzecie pole startowe Jonas Davidson i Bjarne Pedersen. Najbliżej ban. 43 Lotos, 41 Polonia Bydgoszcz. Bardzo ciekawa rywalizacja na tym pierwszym wirażu. Lotos na dwóch pierwszych miejscach. Na prowadzeniu mamy Zoro Zetterströma, na drugim miejscu Bjarne Pedersena, jadą bardzo szeroko, blisko nich Adrenalina Jonsson. Na czwartym miejscu mamy Jonasa Davidsona, 5-1. No, to wszystko wyróży oczywiście sukces Lotosu Gdańsk. Zoro Zetterström pierwszy, Bjarne Pedersen drugi, ale Andreas Jonsson nie rezygnuje, teraz szeroko. W momencie, kiedy wypuścił się pod bandę, mam wrażenie, stracił metr, dwa, może nawet trzy adrenalina w stosunku do Duńczyka z Lotosu. Teraz Jonsson szerzej trzy bandy, zbliżył się do Bjarne Pedersena. Piękna walka Jonssona z Bjarne Pedersenem. Jonsson skoczył do krawężnika i wyprzedził Bjarne Pedersena. 5-1, robi się 4-2. Za moment wjazd na metę Polonia, Lotos, koniec meczu. 4-2 w tym wyścigu, zwycięstwo Lotosu za sprawą 3 punktów Zetterströma, Bjarne Pedersen 1, Andreas Jonsson 2, Jonas Davidsson bez punktu. No i podliczamy 43 punkty bydgoska Polonia, 47 Lotos Gdańsk. To oznacza, że mecz wygrywają zawodnicy Lotosu Gdańsk. Ale bonus wędruje do Bydgoszcz. Zetterström, Jonsson, Pedersen i Jonas Davidsson. Przepiękna walka w tym ostatnim wyścigu o to drugie miejsce między Bjarne Pedersenem a Andreasem Jonssonem. I powtórka wyścigu. Tu wydawało się, że jeszcze Jonas Davidsson będzie w stanie utrzymać jakąś punktowaną pozycję, natomiast zawodnik w kasku niebieskim, czyli Bjarne Pedersen, wybił mu to z głowy, pokrzyżował plany zupełnie, objęli prowadzenie zawodnicy z Gdańska już w zasadzie po wyjściu z pierwszego wirażu. Tam potem tylko włączył się do walki między nimi Andreas Jonsson, który naprawdę był zdenerwowany, zdeterminowany. Nie widział nic innego jak tylko to, żeby zdobyć jakiekolwiek punkty na i zwiększyć swoje konto, swój dorobek punktowy. Udało mu się to tylko, ale niestety nie wystarczyło to na tyle, żeby drużyna z Bydgoszczy mogła myśleć o
co najmniej o remisie w tych zawodach. Ja myślę jednak, że Paweł, możemy być dzisiaj zadowoleni, bo bardzo ciekawe zawody i przede wszystkim nikomu się nic nie stało. Było co prawda kilka dość groźnie wynagrodzających upadków i przypadków, ale kości są całe, więc... Cały też jest Emil Sajfutdinow, raz jeszcze na zakończenie Tomasz Lorek i jego młodziutki bohater. Emil Sajfutdinow, który w Goriczan na Chorwacji u Zvonimira Pavlica awansował do finału Mistrza Świata Juniorów, który odbędzie się 4 października w Pardubicach w Świtkowie. Emil, ciężki pojedynek, trudny mecz, 14 wyścig. O co chodziło? Zostawiłeś za mało miejsca Rafałowi Okoniewskiemu, czy wszystko było w porządku? Nie wiem, nie pamiętam. Wszystko było w porządku i nie wiem, on sam chyba przywrócił się, nie była moja wina. Trudne zawody? Myślałeś, że będzie lżej tutaj? Po prostu nie miałem dzisiaj szczęścia i pierwszy raz jak wprawię na ten torze i nie wiedziałem jak jechać tutaj. A Tomek Soskiewicz, który kiedyś z Rickardsonem pracował, nie mógł podszepnąć jakichś fajnych rad? Ale to nic nie da, on nie jeździ, ja jadę i on im, to nie wiedziałem jak jechać. Oni mówili jak jechać, ale tutaj dzisiaj zupełnie było inaczej, to inny tor zrobiony i nie udało się. Emil, a jesteś w finale juniorów. W Goriczan był trudny tor, dużo dziur, ale będziesz jechał w Pardubicach. Jest szansa, jak widzisz, w tym trudnym, bo jest i Bachelor, i Woffinden, i Holder, i Pavlic. Trudne będzie zawalczyć, aż było medal, nie? W Pardubicach. Oczywiście, zawsze jest finał trudny i każdy będzie chciał wygrać. I oczywiście ja będę starał się bronić ten tytuł Mistrzostwa Świata i myślę, że uda się mi to zrobić. Dziękuję, Emil. Dziękuję. Dziękujemy Tomaszowi Lorkowi. Lotos Gdańsk, Polonia Bydgoszcz 47-43. Andreas Jonsson uratował całą historię. Punkt bonusowy jedzie do miasta nad Brdą. Przypomnijmy 48-42 wygrany pierwszy mecz. Drodzy Państwo, zanim się pożegnajmy, zapowiedź ostatniej kolejki sezonu zasadniczego. Polonia Bydgoszcz, RKM Rybnik za tydzień na naszej antenie. Kolejne mecze Poznań, Grudziądz, Daugavpils, Gdański, Rawicz, Ostrów i zaproszenie na nasze najbliższe transmisje już jutro. Lakeside Hammers, Eastbourne Eagles, a więc Elite League na antenie Polsatu Sport. Mirek, krótko, dobry mecz. Ciekawy. Bardzo dobry mecz, spodziewałem się już tego wcześniej, bo stawka tych zawodów była naprawdę dobra. Zresztą spotykały się tutaj zespoły z tak zwanego czuba tabeli, więc należało się spodziewać bardzo wyrównanych zawodów, bardzo ciekawych wyścigów. Tak też było, myślę, że kibice przed telewizorami również są zadowoleni, że widzieli kawałek naprawdę bardzo dobrego żużla. Mirek Kowalik i Paweł Wójcik, żegnają Państwa. Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień.